Naszym dzisiejszym gościem jest dr Mateusz Piskorski, zaś temat dzisiejszego spotkania brzmi wyboria geopolityka. Zanim oddam głos naszemu dzisiejszemu prelegentowi, chwila refleksji, chwila wspomnień. Prawie 10 lat temu, we wrześniu 2013 roku, osobiście zaprosiłem Mateusza Piskorskiego na spotkanie w ramach Klubu Polski Słowiańskiej. Taka organizacja tutaj w Łodzi wtedy działała. Na spotkanie również poświęcone sytuacji geopolitycznej, ówczesnej sytuacji geopolitycznej. Po kilku miesiącach byłem zdumiony trafnością spostrzeżeń, trafnością oceny międzynarodowej. Ja przypomnę, że to był wrzesień 2013 roku. Dwa miesiące później były wydarzenia na Majdanie i ciąg dalszy, którego konsekwencje otrzymamy do dnia dzisiejszego. No ale jak powtarzam, że Mateusz Piskorski wówczas przedstawił bardzo trafną ocenę sytuacji geopolitycznej, już wówczas przestrzegał przed niepokojem na Ukrainie, nad dążeniami Zachodu do skonfliktowania narodu ukraińskiego i rosyjskiego. No i jak niestety się okazało, wszystko poszło w tym kierunku. No tyle moich wspomnień. Oddaję głos naszemu prelegentowi. Bardzo proszę. Pozwolicie Państwo, żeby nas siedział, bo tutaj kamera mnie obejmuje rozmowę. Jakbym wstał, już nie będzie obejmować, tak? No zawsze mogę coś wykombinować. Tworzę problem techniczny wtedy, czy nie? Trochę. Trochę tak, więc właśnie, a jako, że jesteśmy... I tak będziesz siedział. ...gośćmi Kamila Kęczaka, właśnie, a to dla każdego czeka w nieunikniony sposób, to pewne. Podziękować chciałem przede wszystkim klubowi imienia Romana Dmowskiego, czyli tradycyjnym już gospodarzom spotkań Klubu Myśli Polskiej, Kamilowi Klimczakowi, bardzo podziękować też Michałowi Jadzikowskiemu za to, że tak, że 10 lat temu już rozmawialiśmy na te tematy w Łodzi, ja zawsze lubiłem do Łodzi przyjeżdżać, wyjątkowo z uwagi na znakomite dyskusje, bo to wtedy były znakomite dyskusje. Tutaj z Państwem zawsze też są znakomite dyskusje, więc ja uważam, że wszystkie takie spotkania nie powinny być w formie jakichś wykładów, które mogą być nudne, niewiele wnosić, a dużo zawsze wnosi to, że sobie możemy w normalny, cywilizowany sposób porozmawiać w gronie ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, a takimi Państwo wszyscy jesteście. Więc dziękuję właściwie Państwu, powinienem na pierwszym miejscu wymienić, że znaleźliście czas w sobotę, jeszcze jeden z ostatnich takich pięknych weekendów, prawda, że temperatura jest wysoka. Ja się chwileczkę spóźniłem, myślałem, że sobie w kuluarach przed spotkaniem porozmawiamy i deklaruję jeszcze raz, że miasto Łódź jest jednym z najpiękniejszych w Polsce, ma tylko problem z miejscami parkingowymi, no ale to większy problem. Tak sobie krążyłem, zwiedzałem centrum Łodzi przez 20 parę minut tutaj, więc byłem na czas, ale z samochodem był kłopot. Proszę Państwa, tak tytułem tylko zagajenia. Myśmy się zastanawiali nad tematem tego spotkania. Zanim zaczniemy dyskutować, to mam takie pytanie. To raczej są informacje jawne, nie tajne. Czy ktoś z Państwa jest kandydatem w zbliżających się wyborach do Sejmu i Senatu? Nie ma. Rozumiem. To są informacje jawne, bo wtedy by się mógł ten ktoś zareklamować, prawda, że kandyduje. Więc jawne jak najbardziej. Dlatego o to pytam, bo gdyby ktoś kandydujący do polskiego parlamentu tutaj siedział, to moglibyśmy jemu też zadać kilka pytań. Zadać kilka pytań, na ile widzi łączność pomiędzy sprawczość swoją w sprawach polityki zagranicznej, w sprawach tej tytułowej geopolityki, a tym, że będzie zasiadał, jeśli mu to się uda, przy ulicy Wiejskiej w Sejmie lub w Senacie. Ja wprawdzie w parlamencie byłem bardzo, bardzo dawno temu, ale z tego, co rozmawiam ze znajomymi, którzy byli tam niedawno, bądź są cały czas, to ta sprawczość niewiele się zmieniła od czasów już bardzo, bardzo dawnych w Polsce. Dlatego warto zadać sobie to fundamentalne, tytułowe pytanie, na ile w ogóle
będąc w parlamencie, a ja nawet zaryzykuję w rządzie polskim, możemy mieć jakikolwiek wpływ na zjawiska geopolityczne, na sytuację geopolityczną w naszym najbliższym otoczeniu. Od razu wyrażę swój sceptycyzm i postaram się dowiedzieć, dlaczego mieć tego wpływu nie możemy lub będzie on bardzo ograniczony. Jednocześnie nie agitując za nikim tutaj wyborczo, bo nasze i Kluby Myśli Polskiej i nasza redakcja nie są partią polityczną, nie agitują za żadnymi z kandydatów. Chyba tak nawiasem mówiąc, o ile się nie mylę, Michał będzie też pewnie wiedział, jak to wygląda. W zasadzie wszystkie partie polityczne startujące teraz, biorące udział w komitety wyborcze, gdzieś tam mają swoich sympatyków w gronie Klubów Myśli Polskiej, może poza Prawem i Sprawiedliwością. Nie spotkałem jeszcze w tym naszym dość coraz szerszym gronie zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale wszystkich pozostałych tak. Prawda? Rzecz jasna, zazwyczaj z argumentacją, że to jest to mniejsze zło. Więc to generalnie tak wygląda argumentacja. Bo nikt nie ma swojej wymarzonej partii. Proszę Państwa, jakbyśmy musieli mieć wymarzoną partię, musielibyśmy ją stworzyć sami. Prawda? Musiałaby być to partia jednoosobowa, bo inaczej pojawiłyby się różnice zdań. Więc zadajmy sobie pytanie, czy procesy, które w tej chwili obserwujemy, procesy globalne, skoncentrujmy się na geopolityce, nie mówmy o technologiach, nie mówmy o innych ważnych zjawiskach, które gdzieś mogą zahaczać o w ogóle rozumienie i miejsce człowieka w świecie, czyli o słynny i głośny nurt, czyli transhumanizmu, czy posthumanizmu, jak niektórzy twierdzą, na to też nie mamy wpływu, będąc na przykład parlamentarzystami w średniej wielkości kraju, jakim jest Polska. Niezależnie od tego, czy ten kraj byłby w miarę suwerenny, czy byłby, tak jak jest w tej chwili, niesuwerenny niemal całkowicie, bo taką tezą też sobie możemy postawić. Wpływ nasz na te procesy globalne jest minimalny. Tak samo jak minimalny jest nasz wpływ, nawet polityków, nawet najwyżej postawionych polityków polskich, na kwestie związane z, przykładowo, tym, w jaki sposób i kiedy konfrontacja geopolityczna trwająca za naszą południowo-wschodnią granicą się zakończy. Ktoś mógłby tutaj powiedzieć, i pewnie całkiem słusznie, że ten nasz wpływ na zakończenie wojny, która jest, jak już kiedyś tutaj dyskutowaliśmy, wojną w moim przekonaniu toczoną przeciwko Europie, a więc również przeciwko Polsce, przez siły pozaeuropejskie, to znaczy jedna z tych sił, Wielka Brytania, znajduje się wprawdzie teoretycznie w Europie, no ale jest wyspą i geopolitycznie w tej Europie nie funkcjonuje, przynajmniej kontynentalnej. Więc jeśli mamy wojnę toczoną przeciwko Europie, to w naszym najlepiej rozumianym interesie powinno być tej wojny powstrzymanie. Również w interesie polityków, którzy zabiegają teraz o nasze głosy tak usilnie. Niektórzy z nich zresztą, chyba w województwie mazowieckim, jak przejeżdżałem, to widziałem taki plakat cudowny, proszę Państwa. Szkoda, że nie sfotografowałem, ale byłem za kierownicą. Polityka Konfederacji, który był, o tak jak Pan, w stroju militarystycznym, z wielkim hasłem, za pokojem. Ja nie widzę tu sprzeczności, bo Pan pewnie też jest za pokojem. Ale dla zwykłego wyborcy nastąpił taki pewien dysonans, nie? Bo facet, cieszę się, że ten facet, że ten kandydat tam występuje na banerach z hasłem propokojowym. Tak? Tam kandyduje z Konfederacją, ja zdążyłem zauważyć z okna samochodu. No ale tak czy inaczej, właśnie, dla naszego społeczeństwa ten postulat za pokojem jest mało zrozumiały w tej chwili. Już nie mówię o kwestii takiego czy innego stroju kandydata, to w ogóle. No, jest mało zrozumiały z tej prostej przyczyny, że nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje za tą południowo-wschodnią granicą naszą. Nie po to blokowano nam dostęp do mediów, nie po to blokuje się w dalszym ciągu relacje, i to wcale nie tylko rosyjskie, również ukraińskie relacje, mówiąc o tym, jak wygląda front tej wojny, jakie są czysto ludzkie tragedie, które tam się odbywają. A w dalszym ciągu pielęgnuje się u nas ten romantyczny obraz wojny, zwróćcie Państwo uwagę, no, na zasadzie takiej, że jacyś herosi na białych rumakach i w zbrojach, czysto, bez bólu, bez żadnego cierpienia, walczą o słuszną sprawę. Czy że jest to walka dobra ze złem, taka dychotomia oczywiście, prawda? A niedawno rozmawiałem, to takich drastycznych szczegółów można by było przytaczać tutaj dziesiątki, jeśli człowiek trochę poskrobie, pointeresuje się, jak to wygląda,
Niedawno rozmawiałem z lekarzem, który służył na froncie w ramach 3-miesięcznej takiej zmiany po stronie rosyjskiej. Po stronie rosyjskiej na tym odcinku zaporowskim południowym. I on mi opowiedział tylko to, że najgorsze było to, że oni w nocy nie mogli spać. Rosjanie, którzy się tam bronią. A dlaczego nie mogli spać? Nie dlatego, że do nich strzelali. No dlatego, że jęki bólu i zawodzenia z pól minowych, gdzie oni pchają tych Ukraińców jako mięso armatnie, czyli dowódcy. I skąd ich nikt nie zabierze? Oni mają pourywane kończyny i tak dalej. Nikt ich nie może zabrać, prawda? Stawą, bo są na polach minowych. Są tak przeraźliwe, że on do dzisiaj nie może spać, czy źle śpi. A jest lekarzem, czyli teoretycznie człowiekiem odpornym na różnego rodzaju widoki. To te najbardziej drastyczne zjawiska, te najbardziej drastyczne. Tak to wszystko wygląda. Nie ma żadnej romantyki w całym tym konflikcie. Nie ma żadnego ducha. To był duch Kijowa, ten samolot, który tam zestrzelił myśliwiec, pilot myśliwca ukraińskiego, który mitologizowany, bo że zestrzelił kilkanaście rosyjskich obiektów w powietrzu. Nie ma czegoś takiego. Jest okrucieństwo wojny, która wcale nie jest tą wojną, jak nam się niektórym wydawało, zaawansowaną technologicznie, odhumanizowaną, prowadzoną przy pomocy różnego rodzaju zaawansowanego sprzętu, właśnie dronów, nie dronów, tylko i wyłącznie, ale jest po prostu ludzkie cierpienie. No i każdy, kto z tego sobie zdaje sprawę, będzie z przyczyn już poza geopolitycznych, ale czysto etycznych, właśnie, tak, wypowiadał się twardo i ostro przeciwko tej wojnie. W Polsce nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Ja uważam, że świadomie prowadzi się politykę militaryzacji świadomości naszego społeczeństwa, romantyzacji tych konfliktów zbrojnych, czy udziału potencjalnego w konflikcie zbrojnym, żeby móc nas w razie czego rzucić tam. A jak nas już rzucą, oczywiście będzie za późno, bo dopiero wtedy przekonamy się, jak wojna, nawet ta współczesna, wygląda, prawda? No ale ad rem, czyli do geopolityki. Geopolityka oczywiście, ktoś powie, że jest nauką, inni będą mówili, że jest doktryną. Różne są spory tutaj. Część twierdzi, że to po prostu pewien paradygmat myślenia o świecie. I teorii geopolitycznych jest rzecz jasna mnóstwo. My staramy się niektóre z nich również na łamach myśli polskiej przytaczać. Mniej lub bardziej interesujące koncepcje geopolityczne, które się w naszej przestrzeni pojawiają. Ale co do polityków i co do wyborów, mam jedną podstawową refleksję. Czy Państwo myślicie, to jest właściwie do Państwa pytanie, że gdybyście Państwo poszli na większość spotkań wyborczych ze zdecydowaną większością kandydatów do Sejmu i Senatu w tych wyborach, to którykolwiek z nich w ogóle, czy którakolwiek w ogóle byłby w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, co to jest geopolityka i jaki ma pogląd na to zjawisko? Zapewne nie, prawda? Nawet terminu nie znają. Nawet terminu nie znają. Nie znają pewnych zależności, pewnych determinizmów. Z bardzo prostej przyczyny moglibyśmy znowu narzekać na poziom parlamentarzystów polskich i parlamentaryzmu polskiego, ale wiecie co, ja nie narzekam. Nie narzekam z tej przyczyny, że ich wpływ na rzeczywistość, być może na szczęście, do tego zmierzam, do tego wątku optymistycznego tego zmierzam, jest tak niewielki, że zepsuć swoją ignorancją oni nie są zbyt wiele w stanie. Prawda? Bo nie od nich zależy to, czy właśnie toczyć będzie się ta wojna. Nawet nie od nich zależy to, czy Polska ewentualnie będzie wciągana na tą drabinę eskalacji. To nie oni podejmują w tym zakresie decyzje. Nie od nich również zależy de facto, i tu stawiam pewną tezę, polska polityka zagraniczna. Absurd, prawda? No przecież teoretycznie to oni mianują, większość parlamentarna mianuje ministra spraw zagranicznych, ekipą, która w tym ministerstwie będzie jakąś tam politykę realizowała, ale z kilku różnych względów. Po pierwsze, z uwagi na to, że sam MSZ, macie tutaj Państwo swojego przedstawiciela, profesora Rała na internecie. No nie mówię, że waszego indywidualnie tutaj zgromadzonych przedstawiciela, rzecz jasna, ale z Łodzi rozumiem pochodzącego, dlatego tak się wyraziłem, bo wiceminister Wawrzyk już nie, bo tu gdzieś kandydował. Nie, już tutaj nie. Ale z łódzkiego kandydował, tylko z innego okręgu. Właśnie, to już nie Łódź. Ale tak czy inaczej, no to są ludzie, którzy od dłuższego już czasu pozbawieni są możliwości decyzyjnych, takich kreacyjnych w polityce zagranicznej. Z przyczyn różnych, jednej wewnętrznej, która polega na tym, że inne ośrodki władzy w tym dziwnym, zagmatwanym, polskim, niespójnym systemie konstytucyjnym starają się
trzymać kontrolę nad polityką zagraniczną, czyli za, na przykład ośrodek prezydencki, i wychodzi nam kakofonia, prawda? Bo mamy dwa różne ośrodki, które teoretycznie powinny odpowiadać za politykę zagraniczną. W moim przekonaniu, obserwując tą polską politykę zagraniczną, profesor Rau w ogóle się wycofał, darował sobie, no, po prostu jest ministrem, bo jest, ale znacie Państwo jakąś jego inicjatywę? Minister Rau występuje z jakąś inicjatywą? Nie, w Łodzi miał inicjatywę, żeby nie dać się nazwać ulicy imienia Rama Adamowskiego na rzecz artykułu w Gazecie Wyborczej. Tak, tutaj była naszego klubu inicjatywa, żeby jedno, nie wiem, czy to rondo, czy ulica, przepraszam, nie powiedziałem, źle powiedziałem, Kazimierza Kowalskiego, prezesa Stronnictwa Narodowego przed wojną, i on tą inicjatywę utrącił po artykule z Gazety Wyborczej. Tłumaczył się, że dlaczego właśnie antysemita i żydożerca po prostu ma inicjatywę, mieć ulicę. Ale lokalną inicjatywę. Nie wiem, czy ogranicza się pan Rauch był wojewodą, jeżeli nie ma. Wojewodą wtedy. Tak. Jak pan wojewodą w Łodzi, to chyba w jakiś sposób, nie będę mówił w jaki, właśnie tak szczegółów nie znam, maczali w Polsce prywatyzacji niektórych zakładów łódzkich, których już nie ma. I to są ludzie, którzy reprezentują nas jako władzę w dyplomacji. Ja już pomijam, czy to jest prawda, jak to jest zagrane, bo wiadomo, w okresie przedwyborczym, no jedni drugim przykładają, chodzi o sprzedaż jakichś podobnych tych wiz czy promes wjazdowych do Polski, tak, już nie mówię skąd, Afryki czy coś. No wiadomo, czy to prawda. I teraz wycofywany jest za czasów pana Rała jego zastępca, bo miał coś niby narozrabiać, tak? Tak przynajmniej oficjalne media mówią. No to są informacje. A pan Rał, no tak wycofany, jak pan powiedział, tylko że tam sobie funkcjonuje. Tak, tylko że oni mogą na przykład dopuścić do pojawienia się procederu tego, o którym pan tutaj wspomniał, który jest szeroko omawiany w mediach, nie będziemy go omawiać. Oczywiście nie jest kompromitujący dla polskiej klasy politycznej, to naturalne, prawda? No ale wiele innych rzeczy też jest kompromitujące dla polskiej klasy politycznej w różnych resortach, nie tylko w MSZ-cie, więc to szkoda na to w moim przekonaniu czasu, bo wszyscy mamy tego świadomość, ale kreacyjna możliwość polskiego ministra spraw zagranicznych ograniczona jest do minimum. Z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, to już powiedziałem, wewnętrzna, czyli niespójność ustrojowa. A druga, ważniejsza przyczyna, to jest przyczyna zewnętrzna, proszę Państwa. Wcale nie Unia Europejska. Baliśmy się, że Unia Europejska nam ograniczy pole manewru. Niektórzy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej myśleliśmy sobie, że tam rzeczywiście pojawi się z czasem ta jednolita polityka zagraniczna. Ona się pojawiła, przecież mamy tam stanowisko wysokiego przedstawiciela do spraw stosunków zewnętrznych i polityki obronnej, czy polityki zagranicznej i obronnej, funkcjonuje w strukturze Komisji Europejskiej, ale to nie ten organ jakoś tak szczególnie mocno nas ogranicza, w wypadku Polski przynajmniej. Praktyka pokazuje, że prowadząc w miarę niezależną politykę zagraniczną, mając ambicje do prowadzenia takiej polityki, można tą politykę prowadzić i najlepiej ilustruje to chyba przykład węgierski, no przynajmniej też są w Unii Europejskiej. Za chwilę będzie bardzo dobrze to demonstrował, trzymajmy proszę Państwa kciuki. Tu właśnie, uchylę swoich preferencji, ale tylko dotyczących Słowacji, a nie Polski. Trzymajmy kciuki za Roberta Fico, tak, jutro wybory na Słowacji, więc być może do Viktora Orbana dołączy jeszcze jeden polityk na czele kraju, przecież niewielkiego w porównaniu z naszym, ale jednak starający się wyrąbywać sobie jakieś przestrzenie niezależności w podejmowaniu decyzji też tych zewnętrznych. No i dobrze, teraz przejdźmy do właśnie tych ograniczników zewnętrznych. Jak wybuchł kryzys ostatni, nie wierzmy w ten kryzys, to jest tylko retoryka przedwyborcza, kryzys na linii obecna obóz władzy w Polsce, Kijów i Zełenski, o którym tak już dużo słyszeliśmy, to nawiasem mówiąc, doszliśmy do wniosku w gronie naszym redakcyjnym, że powinniśmy odtrąbić sukces. Posłuchaliśmy sobie kilka audycji, które nagraliśmy tam jeszcze zanim się ta wojna rozpoczęła. Porównaliśmy sobie to z wypowiedziami niektórych polityków partii rządzącej dzisiaj w Polsce i stwierdziliśmy, że oni musieli nas słuchać. Bo nie ma wyjścia, pod naszym wpływem. Więc oczywiście żartuję, wszyscy mamy jasność co do tego, że to jest retoryka przedwyborcza. Ta retoryka może się przeciągnąć długo, bo mamy cykl wyborczy. Pamiętamy, wszyscy mamy wybory samorządowe, Europarlament, później przygotowania już do prezydenckich. Więc może być tak, że oni tą retoryką ukraino-sceptyczną, czy może bardziej zełańsko-sceptyczną, będą się posługiwali jeszcze przez kilka, bądź nawet kilkanaście miesięcy. Nie jest to wykluczone. No ale tak czy inaczej, zwróćcie uwagę Państwo na, postaram się logicznie zebrać na części wypowiedzi, trudno to zrobić,
premiera Mateusza Morawieckiego, jak wybuchł ten kryzys. On mówił, że będziemy twardo bronić, prawda? Będziemy reagować, będziemy podejmować takie, a nie inne działania. I dodał, nikt go w sumie o to nie pytał, ale on sam z siebie dodał, że sprawa nie dotyczy tranzytu broni na Ukrainę przez Rzeszów, czy lotnisko Rzeszów, Jasionka i innych form tego tranzytu, bo to już nasi partnerzy ze Stanów Zjednoczonych i NATO. Czy on powiedział wprost, że to nie jest obszar możliwości suwerennego podejmowania decyzji przez władze Rzeczypospolitej. Wprost. Tylko mało kto to zauważył, zwróćcie Państwo uwagę. Ale to jest esencja. To jest esencja w sprawach strategicznych, w sprawach najistotniejszych. Polityka zagraniczna Polski nie jest prowadzona przez ośrodki w Warszawie, w Łodzi, czy gdziekolwiek na terenie naszego kraju, przez ośrodki zewnętrzne. Dlaczego tak się dzieje? Ja bardzo przez wiele lat się zastanawiałem, pytałem ekspertów, pytałem znajomych, pytałem tych, którzy mieli doświadczenie w kształtowaniu tej polskiej polityki zagranicznej, wieloletnie doświadczenia praktyczne również, i nie usłyszałem jasnej odpowiedzi. Jedna teoria głosi, że oni wszyscy, to znaczy przynajmniej ten obóz postsolidarnościowy, ale nie tylko, że ten obóz postsolidarnościowy ma powiązania, o tym pisał Peter Schweitzer, czy profesor Bruno Drwęski, znakomity nasz też współpracownik, uczony z Paryża, ale polskiego pochodzenia, że oni mieli po prostu powiązania jakieś tam agenturalne. No, czy do tej pory są materiały jakieś, powiedzmy. No ale to już mija, proszę Państwa, 30 lat. Przychodzą kolejne pokolenia, a powiedzmy podobne postawy się reprodukują. Takie postawy, czy jednopoddańcze, czy zależne, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jakkolwiek byśmy tego nie określili. Więc reprodukcja następuje, prawda? Nawet jak za 20, ja stawiam taką tezę, niestety przegrę to, za 20-30 lat fizycznie zabraknie tych dawnych działaczy Solidarności, to reprodukcja nadal będzie przebiegała. Czyli oni będą pewną matrycę powielali na kolejne pokolenia. Tak. Dzieci, wnuki, kolejne pokolenia tych ludzi, jeśli oni nadal będą stali u sterów polskiej polityki zagranicznej. Z drugiej strony to już odległe dzieje, mieliśmy tych ludzi z tak zwanej lewicy. Mówię tak zwanej, no bo nie uważam tego osobiście, przynajmniej za lewicę w większości przypadków. I ci ludzie tak zwanej lewicy, przypomnę, to ci, którzy nas wprowadzali do NATO, objęcia NATO, najbardziej by o nich wiedzieli i tak dalej. I którzy też mieli całą sieć różnego rodzaju powiązań, to jest też pewna teoria, bo w latach 80., ale i później otrzymywali stypendia, choćby osławiony program stypendiów Fulbrighta i tak dalej. I zdaniem niektórych tam powstawały pewne lojalności i zależności. My nie wiemy, proszę Państwa, jak to się odbywa. My nie wiemy, czy to jest tak, że ich tam, powiedzmy, werbowano, tak też mogło być, prawda, jakiejś służby, czy po prostu na zasadzie serdecznej przyjaźni i znajomości poznawali starszego, dobrego wujka z Ameryki, który im później przez kolejne lata podpowiadał, że słuchaj, na waszym miejscu byśmy zrobili tak. A oni z szacunku i wdzięczności, że kiedyś mogli wylecieć za ocean, mówili tak, pewnie świetny pomysł, przyklaskiwali temu i realizowali. Nie wiemy, jaki jest mechanizm. Może być taki i taki. Mogą być równocześnie te same dwa mechanizmy wobec różnych osób stosowane. Więc w każdym razie ta polska polityka zagraniczna mniej więcej 90, ja obstawiam, procentach, poza warstwą retoryczną, poza warstwą symboliczną, która gdzieś tam pozwala na drobne pole manewru, jest polityką zlecaną. Amerykańską. Amerykańską, brytyjską. Ja teraz nie wiem, czy amerykańską, bo moglibyśmy dużo rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, ale zwróćcie uwagę Państwo, że tam w Stanach Zjednoczonych, nawet w establishmencie demokratycznym, o, w Partii Demokratycznej mamy kandydata w prawyborach Roberta Kennedy'ego, tak, juniora, który raz, że wcześniej, mimo że jest demokratą, czyli poprawność polityczna niby pełną gębą, jego formacja, to raz, że wcześniej, pamiętacie Państwo, co i jak głośno mówił na temat lockdownów, a teraz co i jak głośno mówi na temat tej wojny i strat, które ponoszą tam Stany Zjednoczone, właśnie nie, obywatele Stanów Zjednoczonych, tak? Z punktu widzenia interesu obywatela na to patrzy. Więc nawet u demokratów. Niektórzy mówią, że William Burns, szef CIA obecny, dyrektor CIA, też ma na przykład trzeźwiejsze spojrzenie na to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie niż no powiedzmy Victoria Nuland czy jeszcze kilka innych osób z najbliższego otoczenia administracji tej w Białym Domu Bidena. Nie mówimy o Bidenie, bo Biden zgodnie z opinią wszystkich właściwie analityków amerykańskich, z którymi zdarzyło mi się ostatnio rozmawiać, rozmawiam tych rozmów sporo, przeprowadziłem, zapraszam Państwa w wolnej chwili na nasze kanały
internetowe wbrew cenzurze i Myśl Polska i te wywiady tam są zamieszczane, również Myśli Polski część nie jest publikowana, ale już jak tak poza anteną rozmawialiśmy, to pewnie wszyscy potwierdzali, że nie można mówić o tym, że człowiek w stanie psychicznym, w stanie zdrowia Bidena ma jakiekolwiek poglądy czy jakąkolwiek politykę, to już jest ten etap. Przykre, ale tak jest. No tak czy inaczej, czyli decyzje podejmowane są gdzie indziej. Właściwie one się sprowadzają do tego, ja takie wrażenie odnoszę, że od czasu do czasu, w momencie, kiedy jest taka potrzeba, to Polska jest angażowana do realizowania jakiegoś projektu, projektu polegającego zazwyczaj na zdestabilizowaniu jakiegoś kraju. Na celowniku oczywiście, bo najbliżej jest Białoruś, rzecz jasna, co widzieliśmy w roku 2020, ale widzieliśmy też wszędzie, wcześniej, w poprzednich próbach tej destabilizacji realizowanych przez stronę polską. I oczywiście to, że polska strona jest tak wykorzystywana, nie mówi nam o tym, że ci ludzie, ludzie, którzy zgadzają się na takie wykorzystywanie, instrumentalizowanie polskiej polityki zagranicznej, są całkowicie bezideowi. Będę ich trochę bronił, adwokatem diabła będę. Oni są zwolennikami pewnej obłędnej w moim przekonaniu idei neoprometeizmu. Ona zresztą była też reprodukowana, to taką czołową postacią chyba w kręgach intelektualnych reprodukujących tą ideę był Paweł Kowal, w tej chwili w Platformie, kiedyś w PiSie, no generalnie zawsze i wszędzie gdzieś tam, prawda? Ale jednocześnie znam go osobiście, to nie jest głupi człowiek, on po prostu ślepo wierzy, poza tym, że pewnie ma jakieś granty, no bo ma, ale dodatkowo jeszcze ślepo wierzy w to, co tak zwani prometeiści w latach międzywojennych, jako pewien projekt sanacji, sanacyjnej polityki wobec Związku Radzieckiego, wymyślili. No, więc lansują oni ten neoprometeizm. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten neoprometeizm też się wiąże z jakimś, oni mówią o tych Ukraińcach, o tych wszystkich innych, poza Rosjanami rzecz jasna, że to nasi bracia, którym tak pomagamy i tak dalej. Natomiast ten neoprometeizm polega na takim protekcjonalnym ich traktowaniu. Znaczy autorzy, wyznawcy, tak to określę, idei tego neoprometeizmu, czy wcześniej prometeizmu, po prostu twierdzili, że oni, te wszystkie narody na dawnej przestrzeni radzieckiej, czy na dawnej przestrzeni Imperium Rosyjskiego, są dla nas takie narzędzia, instrumenty, którym sobie tam przeciwko Moskwie wykorzystamy. I przecież odbiciem tego neoprometeizmu była słynna fraza prezydenta Andrzeja Dudy z wywiadu dla Washington Post, w której powiedział, że to niewielką ceną zatrzymujemy imperializm rosyjski. Niewielką na polu historycznym jest tak? Słynny profesor Andrzej Nowak. Tak? Wiesz, oczywiście, jako główny ideolog, masz rację, jako główny ideolog. Na polu historycznym, który właściwie w tej chwili ogarnia całą historię. Tak. Od Ruryka, skończywszy na czasach Putina. Czyli tak? Są fałszywki do takie znane. I wszędzie już on już widzi te demoniczne oblicze, Znaczy to jest tradycja chyba Jerzego Dołgorukiego. To jest pewna tradycja, którą zapoczątkował zresztą znany międzywojenny polski historyk Kucharzewski. Tak. Kucharzewski napisał słynną trzytomową pracę pod tytułem Od białego cachatu do czerwonego. Dowodząc, może i w niektórych punktach miał rację, dowodząc z pewnego kontinuum między Imperium Carskim a Rosją Radziecką, czy Związkiem Radzieckim, w pewnych punktach niektórzy Rosjanie by się z nim zgodzili, tylko że on to przedstawiał w tak mrocznych i czarnych barwach, że było to coś niesamowitego. Uchylę w tajemnicy, że o tym, jak wyglądała ta wojna wizerunkowa z Rosją, ze Wschodem, niedługo wyjdzie znakomita książka w Polsce. Wiem, że wyjdzie, bo ją tłumaczę na porozumienie z wydawnictwem. Książka profesora Richarda Sakwy. Jeszcze tytuł. Właśnie, The Russia Scare po angielsku, prawda? Więc jeszcze nie zdecydowaliśmy się, jak będzie miała tytuł i nazwę tej książki w języku polskim, no ale w każdym razie opowiada ona o jakichś odległych korzeniach tej rusofobii w okresie jeszcze, on tam wskazuje, anglosaski, właśnie brytyjski okres wieku XVIII. Jeszcze chodziło o Piotra Wielkiego, o fałszywki różnego rodzaju produkowane na temat rzekomego planu opanowania świata przez Piotra Wielkiego w tamtym okresie i to były łapy brytyjskie. I później te kolejne różnego rodzaju kampanie. Na serio mówi o tym żarcie Putina, że Rosja nie ma granic. No to, tak, że cały świat się obawia. Że to jakby nie jest żart. Nie? No to nie jest żart, no właśnie. Czyli idzie tą samą drogą, co właśnie ta fałszywka brytyjska.
z wieku jeszcze XVIII. Więc to świetna książka, nawiasem mówiąc, pokazująca pewne absurdy, bo zwróćcie Państwo uwagę. W większości przykładów tej retoryki, tego lęku, tej fobii związanej z Rosją, mamy co najmniej dwie sprzeczności wewnętrzne. Z jednej strony oni nas przekonują, że Rosja to kolos na glinianych nogach, że właściwie nie istnieje, gospodarki nie ma, technologii nie ma, zacofanie. Jak kiedyś mówili Amerykanie, górna wolta z głowicami jądrowymi. Teraz John McCain, już nieżyjący senator amerykański, jeden z liderów tej formacji intelektualnej, tak to nazwijmy, mówił, że to jest z kolei górna wolta z stacjami benzynowymi, czy tam z szybami tak naftowymi. No, nie ubliżając górnej wolcie, to państwo już nie istnieje. Rzecz jasna pod tą nazwą, ale no tak czy inaczej, tak było określane na nauce. Czyli z jednej strony nie ma i dmuchniesz i ona przewróci się jak domek z kart, ale z drugiej strony jest tak potężna i straszliwa, że mamy się jej przecież bać, zbroić po zęby, prawda? No gdzie to jest logika, widzicie państwo? Paradoks. No, to paradoks, tej właśnie wysokości. Sprawstwo nie sięga wszędzie. Tak, tak, oczywiście. Wszystko łącznie z wyborami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak. Powie na temat migrantów, których Rosjanie kierują do Polski i co pan powie, czyli jak to mówią, środowisko imigracyjne, gdzie zostało przekierunkowane przez Stany Zjednoczone ze Stanów Zjednoczonych na Europę z Afryki. A przy tym jeszcze do tego dołączyli się Niemcy. I podano, że 800 milionów euro skierowali do tych ludzi, którzy przemy te ludzi do Europy z Afryki. Czy to nie jest, jak to mówią, piąta kolumna wojskowa bez broni, bez armat, która zdobywa Europę i w przyszłości będzie niszczona Europa przez tych ludzi? Tak, oczywiście, że jest. I to tak wszystko wskazuje, że to jest najpierw. Pan Marce, tylko że nie Władimir Putin destabilizuje Afrykę na przykład. Patrzmy na źródła, wiecie Państwo, ja zawsze jestem zwolennikiem patrzenia na źródła. To znaczy, czy gdyby ci ludzie w krajach afrykańskich, azjatyckich żyli sobie spokojnie, normalnie w swoich ojczyznach, które z całą pewnością większość z nich kocha i jest do nich przywiązana, to czy pędziliby na drugi koniec świata, gdzie i tak, bo taka jest prawda, zawsze będą traktowani jako ludzie drugiej czy trzeciej kategorii. To samo dotyczy nas Polaków, którzy kiedyś wyjeżdżaliśmy z różnych przyczyn i też byliśmy traktowani i być może niektórzy mówią, dalej jesteśmy jako ta druga czy trzecia kategoria w krajach tak zwanego bogatego Zachodu. Nie wyjeżdżaliby najprawdopodobniej. Może jakiś niewielki odsetek pojechałby, nie wiem, na studia czy pracować w sektorze IT i tak dalej, ale nie miałoby to charakteru masowego. Więc jak pytamy o jakieś zjawisko, rozpatrujemy jakieś zjawisko, to ja zawsze apeluję o to, żebyśmy przyjrzeli się źródłom tego zjawiska. Źródłami tego zjawiska. Ostatnio o tym pisałem, teraz się ukaże, zresztą w Myśli Polskiej moja refleksja po tym słynnym, kontrowersyjnym filmie, który teraz wyszedł na temat granicy polsko-białoruskiej. Ale właśnie reżyserka tego filmu, nie będziemy tu o niej się dyskutować, nie pokazuje tego, dlaczego na przykład ludzi, którzy ona tam ukazuje z Afganistanu, wyjechali z tego Afganistanu. A przecież wyjechali, bo tak, racja, najpierw Związek Radziecki, na to stare dzieje już, a ostatnio przez kilkanaście lat Stany Zjednoczone, im ten kraj zdemolowało, prawda? No tak, 20, oczywiście 20, bo 21 dopiero uciekli. Pamiętacie Państwo obrazki z lotniska w Kabulu? No? Niektórzy zresztą mówią, że podobne będą obrazki z lotniska w Kijowie, no, ale to zobaczymy jakiś czas. Ukraińcy się o tym mogą przekonać. No ale tak czy inaczej mamy sytuację, w której zniszczono kraj, który oczywiście słabo funkcjonował, pełna zgoda, ale jakoś tam funkcjonował w oparciu o te struktury rodowo-plemienne i tak dalej. No? Popatrzmy na Syrię, na cały Bliski Wschód, na Afrykę Północną. No, na własne oczy 2011, 12, 13 roku po tych krajach podróżowałem, widziałem, co z nich zrobiono. No a kto z nich zrobił to, co zrobił? Stany Zjednoczone głównie w pierwszym rzędzie i nawet tego nie ukrywali. No nie ukrywali. Nie. Mamy oficjalne oświadczenia, stanowiska o tym, że trzeba obalać poszczególnych dyktatorów i dbać o interesy Stanów Zjednoczonych w tamtym regionie. No widział pan próbówkę, nie? Tak. Którą pokazywał Colin Powell.
Tak, 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 oczywiście. Zresztą to Irak z kolei. Tak, tak, tak. To Irak. A ja zadam pytanie, czy widział pan, bo to też było rewelacyjne. Mrożące krew w żyłach, szczerze powiedziawszy. Reakcję Hillary Clinton, jak mordowany był Muammar Gaddafi. Straszne sceny. Się nie chcę wypowiadać. No właśnie. A widział pan, jak ona tak, no nie znajduje innego wyrazu, rechotała, nie? Jak ona powiedziała, prawda? Więc właśnie, więc to też wskazując na źródło tych problemów, jakie ma Europa. Wracając do pana pytania, bo on jest bardzo słuszny i ciekawy temat do zważań, szczególnie teraz. Natomiast jeszcze na Afrykę popatrzmy. Bo pan tu powiedział, że Putin też, prawda? To popatrzmy na Afrykę, proszę państwa. Afryka, imigracja z Afryki ma dwa źródła do Europy. Pierwsze źródło to jest właśnie to, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli zamordowanie Kaddafiego. Wcześniej pół tej czarnej Afryki, po pierwsze, pracowało w Libii. Libia była jednym z najzamożniejszych państw, prawda? No, proste prace na budowach. Tam pracowali, jak ja przyjechałem do Trypolisu w 2011, jak był bombardowany ten Trypolis, Libia była bombardowana, już naloty NATO się zaczęły, to pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to puste budowy, ogromne inwestycje i ani jednego robotnika. Ja się zapytałem na Libijczyku, bo nie wiedziałem, jaka jest tego przyczyna. Mówię, słuchajcie, co w związku z tymi nalotami, ostrzałami, ludzie nie chodzą do pracy? Nie, ludzie wyjechali, bo to byli właśnie nie Libijczycy, a gastarbeiterzy, czyli imigranci zarobkowi z tych krajów afrykańskich. I to się nazywa klątwa Kaddafiego, bo jak ktoś mówi o piątej kolumnie, to mi się już nóż kieszeni otwiera. Tak. I tutaj jeszcze mamy element... Całą Afrykę. Oczywiście, tak. A to są wrota z Europy, z Afryki, przepraszam, do Europy, które po jego zamordowaniu, po zniszczeniu Libii, rozwaleniu tego kraju, przez kogo to wiemy wszyscy, musimy przypominać, zostały otwarte, wyważone praktycznie rzecz biorąc, prawda? No i jeszcze, tylko skończę o tej Afryce, jeszcze mamy, to temat akurat aktualny i w nawiązaniu do tego Putina, o którym pan wspomniał, jeszcze mamy kwestię Sahelu, krajów Sahelu, czyli Afryki Zachodniej na południe od Sahary. Otóż jeśli chodzi o Sahel, no to skąd się bierze permanentny kryzys ekonomiczny, społeczny, nędza całkowita, nie z braku zasobów, bo na przykład taki Niger był jednym z głównych eksporterów uranu do Francji, prawda? Wiele innych z tych krajów też, bo właściwie rzecz biorąc, można powiedzieć, że poddanych było kolonizacji czy neokolonizacji ze strony Paryża przez ostatnie dziesięciolecia, prawda? Że nie korzystali z tych dóbr, z tych zasobów, które tam mieli. I krótko mówiąc, były powody do emigracji, to masowej emigracji stamtąd. Jeszcze na dodatek, no wiadomo, jak bieda, to pojawia się też próba prostego wyjaśnienia sytuacji za pomocą jakichś idei fundamentalistycznych czy innych, czyli mamy podglebie dla terroryzmu, dla różnego rodzaju przemocowych działań, no i mamy to, co mamy w Afryce, ale przepraszam bardzo, Rosja, będę jej tu bronił, choć to pewnie nie zaskoczenie, bo wszyscy mnie oskarżają, że ja bronię tę Rosję, ale tu będę bronił. Ktoś musi to robić. Właśnie, że Rosja, proszę państwa, najpierw za pomocą tak zwanych Wagnerowców, teraz chyba już za pomocą oficjalnych struktur Ministerstwa Obrony Armii Rosyjskiej, akurat jest czynnikiem stabilizującym te kraje Sahelu, z których ta emigracja się odbywała, prawda? Po raz pierwszy tam się pojawił czynnik stabilizujący. Drugi czynnik stabilizujący są Chiny. Tylko że Chiny robią to finansowo, Rosjanie robią to zbrojnie, prawda? To jest taka różnica w zaangażowaniu tych dwóch mocarstw. Więc to na pewno nie Putin wywołuje zjawisko emigracji. Tutaj od razu to jest absurdalny powód. Tak. Natomiast pełna zgoda z jedną tezą, którą też pan postawił w tym pytaniu. Że zależy, żeby w Polsce było... A Putinowi po co? Po co mu Polska? Stwarzali to, będzie miał słabszego sąsiada, którego może podpić. Znaczy pierwsze. Po co ma pomykać? Pierwsze, bo ciekawe, proszę państwa, bo zaraz się chaos zrobi. Ale nie, właśnie dobrze, że się rozwija dyskusja. Po pierwsze, ja stawiam tezę, możemy się spierać, prawda, że jeszcze Aleksandr Sołżenicyn, którego Putin bardzo mocno szanował z różnych względów, napisał, i to podkreślał to wielokrotnie, że Polska i Finlandia to akurat są takie elementy, którymi Rosja może się znajdować, że udławić. Więc połykać ich nigdy nie wolno. Zawsze zdaniem Sołżenicyna podkreślam, ale też wielu innych rosyjskich myślicieli, jakiekolwiek próby owego połknięcia kończyły się dużymi problemami dla Rosji. Z pierwszym.
No, a zyski niewielkie, tak. A drugi element to jest taki, że nas nie trzeba osłabiać, bo sami jesteśmy osłabieni. A poza tym jeszcze raz podkreślam, no, ilu pan zna imigrantów, tych pozaeuropejskich, ja nie mówię o ukraińskich oczywiście, ale tych pozaeuropejskich, którzy tutaj by się masowo w Polsce osiedlali, przecież oni jadą dalej. Przecież oni jadą dalej, oni są w Skandynawii, oni są w Niemczech, we Francji, w innych krajach. Tak, ale była polityka tak samo i Niemców, żeby dużo po prostu imigrantów się zatrzymało w Polsce, bo wtedy osłabią gospodarkę polską i łatwiej będzie. No ale nie wyszło. No nie wyszło. Sami przyjęli więcej. Ale to, żeby zrobić to, o czym pan mówi, to trzeba było zamknąć granicę. Zgadza się. Bo jesteśmy w Schengen, że oni, nikt nie będzie kontrolował ani bransoletek, ani zakładów elektronicznych, czy zostają na terytorium Polski, czy nie zostają. A idę o zakład, że nawet gdyby zobowiązać nas do przyjęcia jakiejś kwoty, o którą te boje się toczyły, o których pan mówi, to i tak, nie wiem, 90 albo i więcej procent z nich na drugi dzień byłaby u swoich kuzynów w Skandynawii, w Niemczech czy w innych zamożniejszych dużo krajach oferujących im znacznie więcej niż Polska. No bo oni, taka jest ich motywacja. Ich motywacją nie jest destabilizowanie Polski, mówię o tych imigrantach pozaeuropejskich, motywacją jest po prostu socja, prawda? I odpowiedni poziom życia. Tylko jako przejściową przystań, prawda? Tak, oczywiście. My jesteśmy krajem tranzytowym. Wyłącznie możemy być rozpatrywani pod kategorii takiego kraju tranzytowego. W moim przekonaniu tego prosimy. Chciałbym się ustosunkować, bo na początku wypowiedzi pan zaczął i tam w dyskusji myślę, ten wątek uciekł, nie wiem czy dobrze myślę, dotyczy Wielkiej Brytanii. Jak wiadomo, nie wiem czy się nie mylę, do 1776 roku Stany Zjednoczone były kolonią Wielkiej Brytanii. Od tego momentu rzekomo zaczął się proces na świecie, przynajmniej tak formalnie, niektórzy podają, nie wiem czy jest prawidłowe, na poziomie na pewno szkoły średniej, dekolonizacji. Ja uważam, że no, nie można uznać dekolonizacji jako, czy kolonizacji w ogóle jako aspekt historyczny, tylko ona trwa, tylko może ma inną nazwę, niekoniecznie to się tak nazywa. Ja bym to nazwał jakimś rodzajem neokolonializmu. I czy można w taki sposób myśleć, bo jednak Wielka Brytania, skoro miała, znaczy czy Stany Zjednoczone było niezależne, czy jest jakimś centrum na pewno i finansowym Europy i nie tylko, nie wiem jakie tam sznurki za tym pociągają, no i jest ten wpływ na Europę, między innymi w jakimś sensie na Polskę, podjazdy pod Ukrainę, ten neokolonializm ewentualnie trwa, że próbuje się pod tą Rosję przesunąć. Ja uważam, że są takie przepychanki. Na kanwie tego, gdzie historycznie widzimy, tak jak pan wspomniał, gazarbajterów chociażby, no, tak samo w Niemczech, prawda, z Turcji przyjeżdżali i teraz próbuje się gdzieś w podobny sposób na teren Polski przesuwać również niektórych imigrantów, żeby, nie wiem, zrobić może jakieś zamieszanie, może. Przecież w Niemczech na przykład jak Turcy przyjeżdżali, też były problemy, prawda? Czyli to się jakoś cyklicznie podeszło. W ten sposób można myśleć w ogóle. Co do samych imigrantów, to można było tak myśleć w moim przekonaniu w momencie, gdybyśmy rzeczywiście zamknęli granicę. Jeszcze raz podkreślę. Czyli gdyby oni zostawali tutaj, tworzyli getta, tak jak w krajach zachodnioeuropejskich, to mielibyśmy realny problem, taki jak mają te kraje. Ale po pierwsze my mamy immunizowane społeczeństwo bardzo mocno. Oczywiście ta immunizacja przez wielu bywa nazywana rasizmem i tak dalej, ale to jest pewna immunizacja, bo notabene nasze podróże sprawiły, Polaków podróże, wymuszone też gastarbajterskie za chlebem i tak dalej, sprawiły, że może nie szczególną chęcią połamy do powtarzania tych błędów i scenariuszy, które zostały zrealizowane przez kraje zachodnie, prawda? To jest jakby pierwsze. Nie ma ich tutaj jak pozostać. Ja stawiam tezę nawet, że gdyby zamknięto granicę na przykład z Niemcami, to oni by nielegalnie przekraczali przez Zieloną, nawet jakby tam płot stał, tą granicę z Polski do Niemiec. No bo to jest ich cel. Chyba, że w Polsce zmieniono by całkowicie politykę i na przykład oni by zaczęli otrzymywać nie 800, a 8 tysięcy plus. No to może wtedy tak. O, 4 tysiące. To 4 tysiące pewnie by wystarczyło. Natomiast co, a jeszcze, bo pan poruszył bardzo ciekawy wątek, Londyn-Waszyngton. Ja się też nad tym zastanawiałem, nad tymi relacjami, też ostatnio pytałem kilku i Brytyjczyków i Amerykanów, jak oni między sobą się traktują. I powiem tylko trzy takie ciekawe spostrzeżenia, moim zdaniem ciekawe. To znaczy, po pierwsze, Waszyngton i Londyn mają czasami odrębny interes.
Perspektywa amerykańska to jest perspektywa mocarstwa hegemona, który próbuje zachować tą hegemonię, czy właściwie próbuje zachować w sobie jeszcze resztki wiary, że ta hegemonia jest do utrzymania. Do Morza Chińskiego włącznie. Tak. Więc oni patrzą inaczej. Dlatego oni w każdym momencie, zwróćmy uwagę, w dowolnej chwili mogą sobie z takiej Ukrainy, Afganistanów i innych zrezygnować, darować, po prostu powiedzieć grzecznie i nie, to my już sobie pojedziemy. No. I przerzucić się na inny obszar świata, który uznają za strategicznie dla nich ważny. Celem Stanów Zjednoczonych, jak pisze profesor John Mersheimer, amerykański zresztą, politolog znakomity moim zdaniem, jest niedopuszczenie do tego, aby gdziekolwiek na świecie powstało mocarstwo regionalne nawet. Czyli na przykład, jeśli zaczną Indie, hipotetycznie Indie wyrastać na mocarstwo globalne, zawierać sojusze, nie wiem, z Nepalem, trudne by to było, ale z Bangladeszem, z Sri Lanką i tak dalej, no to zacznie się tam ingerencja taka czy inna, amerykańska, bo będzie perspektywa wzrostu mocarstwa regionalnego. W pewnym momencie w doktrynie Wolfowica z 1992 roku Amerykanie uznali, że Europa, a integracja europejska doprowadzić może do powstania mocarstwa regionalnego. Co zrobili? Też różnymi, przeróżnymi sposobami, nie wojennymi oczywiście, ale politycznymi. O, tą falą imigrantów, wracając znów do tematu, bo to moim zdaniem jest też właśnie uderzenie, jak już to prezent od wuja sama, teraz ostatnio wyśrodzenie pociągu, tak, tak, tak. Rozwalają tą Europę, prawda? Rozwalają więcej. Co za tym idzie Europę? Co za tym idzie Europę? To jest kalka brytyjska. Cały kontynent. Też, natomiast Brytyjczycy idą dalej w tej chwili. Brytyjczyk idzie w kierunku trochę innym, bo Brytyjczyk żyje wiekiem XIX, a nawet XVIII, kiedy zaczęła się tak zwana wielka gra, geopolityczna wielka gra, o kontynent, o kontrolę nad częścią Eurazji. Myślę tymi kategoriami, gdzie Rosja, przypomnę, najbardziej chyba takie znamienne były wydarzenia, na przykład związane z szóstą dekadą XIX wieku i wojną krymską, i zaangażowaniem w wojnę krymską. Prawda? Przypomnę, że taka czy inna kontrola nad owym miękkim podbrzuszem eurazjatyckim, miękkim podbrzuszem Rosji, plus nad basenem Morza Czarnego, wchodzi do kanonów geopolityki brytyjskiej nieustannie. Prawda? Więc im bardziej zależy, oni nie są skoncentrowani i zafrapowani, tak jak Amerykanie, jakimiś globalnymi problemami związanymi z tym, że gdzieś tam rośnie mocarstwo regionalne. Nie. Oni chcą konkurować, a właściwie wypierać Rosję, czy nie tylko Rosję, jakiekolwiek potęgi kontynentalne z naszego tego obszaru. Dlatego powinniśmy wywołać powstanie styczniowe. Tak, oczywiście. Więc to zupełnie inna skala też prowadzonej polityki, prawda? Bo jednak ta skala jest mniejsza. A jest jeszcze trzecie wyjaśnienie, które lansuje profesor van der Peil, którego książkę też udało nam się wydać. Van der Peil mówi, że generalnie jest oś. Nie wolno już patrzeć na geopolitykę, nie ma to sensu, bo mamy oś Wall Street City, ściśle zintegrowaną, nie terytorialną, nie etniczną, tylko polegającą na określonych interesach i realizacji tych określonych interesów różnych sektorów. Oś, której takimi wypustkami zewnętrznymi będą słynne i znane Państwu przecież na pewno fundusze inwestycyjne typu BlackRock i tak dalej. Więc to jest jeszcze inny sposób wyjaśnienia tej rzeczywistości obecnej. Właśnie van der Peil twierdzi, którego ja osobiście bardzo cenię, choć nie mówię, że się z nim zgadzam 100% tutaj, ale on twierdzi, że geografia już nie ma znaczenia. Że ten heartland świata, jak kiedyś mówili geopolitycy Mackinder i inni, heartland świata to dzisiaj nie jest jakiś obszar geograficzny, tylko to jest obszar kumulacji wpływów finansowych. I struktura własności tego świata tworzy nam ten heartland, już nie terytorium. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, tak a propos tego terytorium, się tak zastanawiam nad tą, jeszcze wracając do tej wojny na Ukrainie, zastanawiam się nad tą wojną na Ukrainie i to też coraz częściej mi się wydaje, bo tak niektórzy fetyszyzują terytorium, tak bym to określił, prawda? Że a, bo Rosjanie już stanęli w miejscu, nie posuwają się do przodu, czy nie osiągają swoich celów. A gdzie i w którym momencie, ja zapytam, w takich przypadkach zawsze próbuję pytać, gdzie i w którym momencie którykolwiek z rosyjskich wojskowych czy polityków powiedział, że naszym celem jest opanowanie, okupowanie całego terytorium Ukrainy. Ja nie znam takiej wypowiedzi. Nie było takiej wypowiedzi. Że zdemilitaryzujemy, czy że będziemy okupować? Nie, że dobawią.
A, że dał baniom, to rakiety walą wszędzie, po całym planecie. Ale żeby dojść tam, to według ekspertów wojskowych, którym ja nie jestem, musieliby mieć około 1,5, na dzień dobry, przy początku operacji, około 1,5 miliona żołnierzy zagrało. Tak, nie wiem. Te wszystkie działania, a mieli 140 tysięcy. Straszna potencjalna wojna. No oczywiście, tak, więc cele, jakby nie było paradoksalne. Panie doktorze, a propos tego właśnie, bo ja jestem sympatykiem Putina, ale tak jak wasz Roland Lasecki, uważam, że z miękiszą. Powołam się na Morawieckiego, bo Morawiecki jest chorym facetem rusofobem totalnym. Natomiast jego stary, którego kiedyś, bo nie wiedziałem, co to jest Solidarność Walcząca, pies, ale on powiedział już potem jako marszałek, że Rosja się wszelkimi siłami broniła, żeby nie zrobić tego w 2014 roku, kiedy miała największą szansę. I to jest pogląd również wielu polityków, bo oni wtedy mieli szansę. Przez te 8 lat się bardzo wiele zmieniło, wie pan, i w psychice, i w tym wszystkim. Także ja sądzę tak jak i stary świętej pamięci Morawiecki i Roland Lasecki i ja osobiście, że wtedy by szybciej i dużo więcej zwojowali. No. Tylko czy my mamy wiedzę na temat tego? Tu musimy założyć, że mamy dokładną wiedzę na temat dwóch rzeczy. Stanu rosyjskich sił zbrojnych w roku 2014. Nie mamy. Ale oni się wtedy masowo poddawali. Wie pan, no tak, ale mimo wszystko nie wiemy, jaki był ten stan. To jest moje prywatne zdanie. Możliwe, tylko nie jesteśmy w stanie tego jakoś sprawdzić, a nie zweryfikować. Pan co, ja dzisiaj jadąc tutaj, słuchałem ostatniego wywiadu wczorajszego, jest taki izraelski ekspert, ale rosyjskojęzyczny, były szef któregoś odgałęzień wywiadu izraelskiego wojskowego, Jakow Kedmi. Tak, on od Sołowiowa występuje. Tak, często. No i Kedmi udzielił takiego długiego wywiadu, polecam wszystkim, którzy po rosyjsku chcieliby posłuchać, na jednym z kanałów, zapomniałem nazwę. Ale na YouTubie można pisać. Metametria nazywa się ten kanał YouTube, na którym on teraz tam wystąpił. Było dość ciekawe, bo on twierdzi, że po pierwsze Rosja wystąpiła z ultimatum, a przypomnijmy, że wystąpiła z ultimatum 17 grudnia 2021 roku. Ultimatum wobec Zachodu. I on twierdzi, że politycy, klasa polityczna rosyjska jest na tyle racjonalna, że wiedziała, kiedy będzie gotowa do wystąpienia z takim ultimatum. Dlatego nie wystąpiła w roku 2014, bo po prostu nie miała czym poprzeć tego ultimatum. A w momencie, kiedy uznali, że już możemy, i zakładali też, to jest paradoks, oni zakładali najprawdopodobniej, to już moja teza z kolei, to ten nie powiedział, że skoro oni rozbudowali te siły zbrojne, skoro uzyskali nowe technologie, choćby ten awangard, Sarmat i tak dalej, to, że ta ich propozycja zostanie przynajmniej częściowo przyjęta przez Zachód. Bo przecież oni zakładali, że Zachód zdaje sobie sprawę z tego, że to już nie jest Rosja roku 2001, 2008, ani nawet 2014, tylko że zaawansowana technologicznie potęga militarna. Pewnie myśleli, że dojdzie do rozmów. Nie sądzę, żeby oni się spodziewali tego, ale że zostaną. Przecież Ankarze przyleciał. A nie, ale to wie pan, to już z Ukrainą były. A tu nie chodzi o rozmowę z Ukrainą, bo Ukraina jest tylko polem toczącej się bitwy, a nie partnerem do rozmowy, a o rozmowy pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem. Panie doktorze, ale politologicznie to oni uważają, że Putin jest mimo wszystko skrupulantem, on jest prawnikiem przesiąkniętym zachodnimi ideami. Oni się bardziej boją Kim Jong-una, mimo że jego zasoby militarne są małe, bo uważają, że może babachnąć i pójdzie wszystko na ich przyjaciół niż Putina. Tak myślę, dlatego uważali te czerwone linie kolejne, bo tam przecież i Kedmi sam też mówi na tym przekraczane i przekraczane, wie pan, kiedyś wysyłali kamizelki kuloodporne, a teraz wysyłają leopardy. A za chwilę myśliwce. I za chwilę myśliwce. Tak, oczywiście. Na razie teraz się wstrzyma z rakietami. W Foreign Affairs się pojawiła już publikacja nawołująca do masowego wysyłania doradców i ekspertów wojskowych, którzy pewnie tak tam są, ale krajów NATO, więc to kolejny krok, prawda? No ale druga strona też to jest taka, to jest
Wydaje mi się, proszę Państwa, pułapka eskalacji, którą padają obie strony każdego konfliktu. Będę teraz licytować. Licytacja jest bardzo niebezpieczna, bo zwrócę uwagę na jedną rzecz. Nie chcę tutaj uprawiać jakiegoś katastrofizmu, jestem od tego jak najdalszy, ale proszę Państwa, z jednej strony artykuły ostatnie Siergieja Karaganowa, istotnej postaci, to jest honorowy przewodniczący Rady Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Federacji Rosyjskiej, niby taki organ doradczy, nieformalny, no ale jednak Karaganow jest postacią wpływową, napisał już trzeci bodajże, jeśli się nie mylę, artykuł, w którym nawołuje wręcz do użycia taktycznej broni. Nawołuje, twierdzi, że dalsza eskalacja ze strony Zachodu, dalsze zbrojenie Ukrainy powoduje, że nie ma wyjścia. I uwaga, nie po Ukrainie, tylko po zapleczu Ukrainy, czyli między innymi Polska. No? Jako źródło tej eskalacji. Gdyby to było odwrotne, gdyby to na Amerykanów napadli, to już by dawno było pod tokarem. Podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że tak. W zeszłym roku była 60. rocznica przecież konfliktu kubańskiego. Oczywiście. I druga rzecz, bo Pan wspomniał o tym, już właśnie co do Amerykanów. Raport, gorąco polecam raport, z kolei osobom czytającym w języku angielskim, mogę tylko po angielsku jest, RAND Corporation ostatni, czyli tego ośrodka think tanku, który prowadzony jest przez jastrzębie amerykańskie, najgorszych amerykańskich jastrzębi neokonserwatywnych, obsługuje Pentagon i generalnie Narodową Agencję Wywiadu Amerykańską również. No i krótko mówiąc, w raporcie obszernym RAND Corporation oni po raz pierwszy piszą, że Putin wcale niekoniecznie musi żartować, jeśli chodzi o możliwość użycia broni nuklearnej. Czyli jeśli już piszą to jastrzębie, też Amerykańscy, którzy zaczynają, może niektórzy z nich nawet oni zaczynają przejrzeć i zauważać, że ta drabina eskalacji może do tego doprowadzić. Że może do tego doprowadzić. Nie musi, ale może. A może by zawrał jakieś porozumienie, bo pan na samym początku, mówiąc o tym plakacie, podżegał do pokoju. Wie pan, że teraz jest takie chore określenie. No podżeganie to ruskie onuce podżegają. Ale oczywiście, że tak. Artykuł w kodeksie karnym jest podżeganie do wojny, a tam jakiś wiem, podżegał do pokoju. No nie pan. Ale to wie pan, gdyby stosować kodeks karny i nawet nie kodeks karny, ale teraz też kodeks karny, ale te standardy poprawności obowiązujące w Polsce, to powiem, proszę Państwa, nawiasem mówiąc, że ja myślę, że jakieś 50%, może 50, nie, 40% ekspertów, politologów amerykańskich też by było nudzami. Jak sobie posłuchamy w tej przestrzeni amerykańskiej ich dyskusje różne, no to widzimy, że to nuce są. No na czele oczywiście z Donaldem Trumpem i Pawłem Ilyczem. I wolno więcej. Jest tak, jeszcze jedna konkluzja. Dotknął pan tematu myślę ciekawego też, nie wiem, no. Przecież każdy wie, z czym się kojarzy. Czy kraj, jakim jest Ukraina, nie jest specyficznym petyszem na wielu poziomach, bo tak. W Polsce te petysze będziemy odbierać przynajmniej przeciętni ludzie. Różnie, nie wiem, przekaz zboża, jakieś tam inne próby skłócenia nas, prawda, i tak dalej, przyjmowanie Ukraińców. No i wreszcie, dlaczego zadaję to pytanie? Bo w szkole prowadzą zajęcia o integracji i dezintegracji na geografii i zapytali mnie uczniowie, co z tym zbożem ukraińskim. Siedzą w klasie również Ukraińcy w Polsce. Ja musiałem odpowiedzieć tak, jak myślę. Podejrzewam Ukraińcy młodzi, nie wiem, w jakich seratu są sprowadzeni do końca, znają doskonale język polski bez akcentu. I to nie o to chodzi, że tu sobie coś tam narzucać, jakiś turystyk. Dlaczego zmierzam? Zmierzam, że to są te petysze. Teraz pytanie, co zrobił pan prezydent, jeżeli to jest prawda w Kanadzie, gdzie odznacza byłego nazistę podobno ukraińskiego, to też pewien petysz. Dalej kwestia ziem, na przykład czarnoziemów, 24% w skali świata i no, już się domyślamy, to może jakieś może w przyszłości zagospodarować. I pytanie, czy Ukraina jest wszędzie tak postrzegana jak w Polsce przez media, bo czy to wystarczy w Afryce, ten sam problem na przykład istnieje takiego petyszu. No i ten petyż myślę robi różną pracę na różnych kontynentach, bym powiedział, nawet do tego stopnia. No kto i za tym stoi, tak? No i teraz ja już nie mówię o Donbasie, gdzie tam biliony dolarów być może leżą w ziemi jeszcze na pograniczu z Rosją, tak? Dostęp do morza, Odessa, no i tak dalej, i tak dalej. No i teraz nawet w Polsce ten petyż, zboże staje się problemem, które powinno służyć wyżywieniu, gdzieś się powinno sprzedać, nie wiem, czy do Polski, biorąc co pożniwa, jesteśmy może do Afryki. Jak ten petyż chciał? Poza tym jeszcze jedna rzecz. Nie wiem ilu, ja zadałem kiedyś pytanie właśnie Ukraińcom u siebie tutaj w szkole, czy wiedzą, że w ogóle Rosja jest w Radzie Bezpieczeństwa, która dba o pokój.
jednym z pięciu państw, bo Chin, Wielkiej Brytanii, tam chyba tak i tak dalej, prawda? No patrzyli ze zdziwieniem. No bo podejrzewam, ja nie wiem, czy przed tym informacji sami Ukraińcy wiedzą, co się u nich dzieje. No nie wierzę do końca. Ja myślę, że oni nawet nie wiedzą, że w Polsce likwidowane są pomniki poświęcone między innymi Ukraińcom walczącym. W Czechach kiedyś ja mi trzeba to często. A takich była większość Ukraińców. Tego też nie rozumieją. To jakby kontakt z. To tak samo jest trochę jak w Kanadzie. Ja postawiłem odnośnie tej tezy, odnośnie tej sytuacji dotyczącej z tym weteranem Waffen SS Galicjen, taką tezą, że w pewnym stopniu może to wynikać, przepraszam za wyrażenie, z kretynizmu najzłotniejszego w świecie. Ja mówię o urzędnikach, o tych, którzy pracują. Zresztą nie są wiele głupsi od Trudeau, który też tym rozumem nie grzeszy. I oni naprawdę nie znają jakichś podstawowych historycznych pojęć, skojarzeń z różnego rodzaju formacjami. Proces debilizacji, o którym tutaj kiedyś dyskutowaliśmy. Ale wie pan, jak w Kanadzie również. Nie, w większości. A może to jeszcze gorzej. Być może tak. Powoli tak. Natomiast jeszcze odnośnie tego, współczuję panu, że pan się znalazł w takiej sytuacji, że musiał pan wytłumaczyć te zjawiska. Natomiast jakbym panu miał podpowiedzieć, to niech pan do nich mówi, że jedziemy na tym samym wózku. Bo zboże nie jest zbożem ukraińskim, tylko jest zbożem Cargill, Monsanto i tak dalej, różnego rodzaju koncernów. W tym kontekście próbowałem pójść, oni myślę otworzyli oczy, nie wiem, jeżeli to prawda, ale jeszcze powinienem, bo są moje pracownicy również kursy zawodowe, gdzie też są Ukraińcy, którzy starsi. Niektórzy wprost powiedzieli, że stamtąd uciekli, ja już nie będę wnikał jak. Rozmawiałem również z Ukraińcami, którzy mają wykształcenie, u nas pracują. No i pewne rzeczy są wręcz niepokojące, że oni są zdumieni, jak my mówimy coś w ogóle. Sama pani, która na kursie uczestniczyła zawodowo, mówi dosyć dobrze po polsku, chyba jest z okolic Kijowa, chce wyjechać dalej do Kanady, przynajmniej tak stwierdziła. Nie wiem, dlaczego jej polskie wykształcenie, jakiś tam kurs informatyczny jest potrzebny. No i byłem zdumiony, jak zaczęliśmy rozmawiać, to obok mnie stał nauczyciel, bo nie musi być tego świadomy, bo nie jest zawsze geografem tak jak ja i to nie o to chodzi, żeby się wymążać. I sama pani zasugerowała, jak zadałem pytania, czy były możliwe łapanki na przykład młodych ludzi w karetkach, potwierdziła, że tak. Że 3 dni tam w okolicach Donbasu ich władze ukraińskie przymusiły ich, żeby pokazać, że nad nim się coś nie podoba, zakręcili im podobno gaz, prąd i tak dalej. To ja byłem zdumiony, bo się poznał głowie podnosi, czy to możliwe. Ukraińcy Ukraińcom. Kolejna sprawa jeszcze wniknęła, że ta pani mówi, że nie wiadomo, czy nie jest do niej ma, ale już powtarzam, bo to mogą być plotki, ja nie wiem, jak oni spełniają tu rolę, bo mogą to być zadania obcych, też nie wiem, ja nie chcę to wnikać. Że ten, powiedzmy, na rzece, tam no, taka Hanowka, tak czy jak tam się nazywa, ta elektrownia, ten znaczy ta Hanowka była. Nowa Kachowka. To wysadzenia tego samego Ukraińcy do Ukrainy, tam mówię, że ona mówi, nie wie, że to jest tak. Bo oni nie wiedzą, tak, żeby spowodować katastrofę ekologiczną, żeby pokazać światu, że coś takiego. Takie przypuszczenia Ukraińców, bo to skąd domyślają się, oczywiście to są, ale w większości przypadków przynajmniej wygląda, że są nieświadomi. Poza tym jedna rzecz. Oni jak przyjeżdżają, oni są zakłóśnięci, podejrzewam w części, że u nas jest inny materializm, tak jak kiedyś my jeździliśmy na zachód, tak? No ja mówię, na to też musicie uważać, mówię tak samo z tym zbożem, bo mówię, ja rozmawiałem z chłopami z Podkarpacia, to podobno to zboże, nie wiem, czy to jest prawda, nie mówię, że tym nawet piecu nie za bardzo da się robić. Przemysłowe, mówili o przemysłowym działaniu. Tym Monsanto, te wszystkie tak. ciągłości. No to oni otwierają oczy, czyli widocznie część społeczeństwa zwykłego, jak pomijam ten Bandery, z których się ogląda i tak dalej, prawda, to nie wiedzą. Czyli jest nieświadomość ogromna przeciętnych ludzi. Ma pan rację, ale... Tak, gospodarstwa duże, które są, bo przecież to jest czymś własnością, bo tam podejrzewam małych gospodarstw, takich jak u nas kiedyś 5 hektarów czy coś od tego, to no nie wiem, chyba z garstka, ludzie są przeważnie biedni. Praktycznie tak? Nie ma. Nie ma. Są własnością takie agro większe i to jakieś właściciele, ja się nie dziwię, że oni chcą towar sprzedać, tak? Powierzchnia, ja już nie pamiętam, ile razem mają kilometrów kwadratowych Austria i Węgry, ktoś porównał. Średnie jest liczone 8 hektarów, co jest już nierealne w zasadzie w świecie. Nie ma tak. Tam jest przemysłowo, prawda? Natomiast, natomiast proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo teraz się dużo mówi o tym zbożu właśnie, ale my mamy sytuację, w której wcześniej konkurowaliśmy i teraz też niektórzy powtarzają rzecz, która już jest nieaktualna, że my dajemy zarobić ukraińskim oligarchom, ściągając to zboże tutaj do Polski.
oligarchowie zostali, przepraszam za wyrażenie, wyrżnięci przez właśnie te korporacje, o których mówiliśmy. Tak? I teraz mamy przeciwnika czy konkurenta dużo potężniejszego niż oligarchowie z oligarchami. Można było sobie jeszcze jakoś dać radę, tak, ale z koncernami globalnymi przynależącymi notabene właśnie do przytku BlackRock do czynienia, więc na dzisiaj to wygląda tak. BlackRock należy do wiadomej nacji. Na dzisiaj mamy sytuację, w której jeszcze bardziej przegramy z Ukrainą tą konkurencję, jeśli by otworzyć dla nich ten rynek niż wcześniej, bo to są korporacje, które oczywiście korzystają z tego. Dlaczego tak ważna jest dla nich Ukraina? No słusznie mówiliście Państwo, że czarnoziemy, tak? 24%, tak? Zasobów czarnoziemów, świata, tak. Właśnie. Słusznie, ale co poza tym, jaki jest jeszcze plus Ukrainy? No taki, że nie ma żadnych regulacji i standardów, nawet tych obowiązujących w Unii Europejskiej. I stosować można dowolnie. Poczytajcie Państwo przepisy, a właściwie ich nie znajdziecie te przepisy, bo ich nie ma. Tych standardów, tak właśnie, GMO i inne sposoby nawożenia upraw, które są niedopuszczalne nigdzie na świecie. I siłą rzeczy to, co tutaj dociera, jak Pan wspomniał, to jest no, może ma walor przemysłowy. Albo do palenia właśnie można dostosować jako jakieś tam. Podobno jeszcze po stronie ukraińskiej to Polacy, nie wiem czy to jest prawda, były tam jakieś protesty, żeby, bo my tam coś eksportujemy, bo wszystko po Ukrainie, nie? Między innymi te owoce wspominane i coś tam jeszcze. No to teraz będzie blokada podobna. To tam podobno były też protesty, o których się nie mówi, żeby wygonić Polaków dosłownie, tylko się o tym u nas nie mówi w mediach. Tam, u nich. Znaczy teraz władze ukraińskie bezpośrednio domagają się embarga, częściowe wprowadziły. Tak, teraz już trochę mówię. Oczywiście. Więc kwestia sprzeczności interesów ekonomicznych jest oczywista. I to ja pamiętam, że mówiliśmy o tym jeszcze wtedy, już się oburzali jakoś, prawda? Może w roku 2013 też już o tym mówiliśmy. Bo od początku jak gdyby mówiliśmy i powtarzaliśmy, że no chwileczkę, naturalnym konkurentem i to potężnym konkurentem, nawet jeszcze wtedy 10 lat temu dla państwa takiego jak Polska, opierającego dużą część swojego funkcjonowania na rolnictwie i przetwórstwie, czyli kraju niezaawansowanego przemysłowo i technologicznie, naturalnym konkurentem będzie taka Ukraina. Więc jakikolwiek wtedy już się mówi o przyszłej stowarzyszeniu, późniejszym, ewentualnym przystąpieniu do Unii Europejskiej. I to przystąpienie nie jest, proszę Państwa, problemem dla Niemiec, dla Francji, dla Holandii, może dla Francji trochę tak, bo tam jednak rolnictwo jest. Ale dla takich Niemiec, czy dla motoru Unii Europejskiej, tam gospodarze, przynajmniej oparte mają wszystko na przemyśle i na technologii. Więc konkurencja w postaci rolniczej w Ukrainie nie jest dla nich konkurencja. To jest konkurencja dla nas. Więc najbardziej kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko my, ale przecież też właśnie Węgry, Słowacja, tak, stracą najbardziej w wyniku tego przytulania Ukrainy. To też trzeba rozumieć. Na zjeździe, ja zadam Ci pytanie, na zjeździe klubów Myśli Polskiej w Wiśle sformułowałeś interesującą tezę o możliwości zamrożenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, jakbyś mógł rozwinąć ten temat. Ja myślę, że jeśli, to już kiedyś o tym dyskutowaliśmy chyba, jeśli ten konflikt się skończy, to skończy się dopiero po całkowitym wycofaniu Stanów Zjednoczonych, bo Wielka Brytania sama nie pociągnie finansowo i sprzętowo, wycofaniu Stanów Zjednoczonych z de facto Eurazji. De facto Eurazji, a przynajmniej tej naszej części Eurazji. Jeśli by coś takiego nastąpiło, to mamy szansę na trwały pokój. Jeśli to nie nastąpi, to w związku ze zmęczeniem, które zaczyna panować również w Stanach Zjednoczonych, mamy szansę na zamrożenie. Na zamrożenie, które może potrwać rok, dwa, albo tak jak a może i kilka miesięcy. Miałbym też pytanie, bo tak jak na przykład ja mam kontakt z Ukraińcami, to co mogę stwierdzić, że generalnie na przykład zadaję dwa pytania takie historyczne, żeby stwierdzić, jak tam mają poziom. Na przykład w Polsce, jak zadamy pytanie, nie wiem jak jest teraz, tak? Pan jest nauczycielem, to może coś powie, no ale powiedzmy, że zakładam, że każdy wie, że pierwszym władcą Polski był Mieszko I, tak? No i Polska, kiedy ta drużyna Mieszka przyjęła chrześcijaństwo, to mniej więcej każdy wie, tak, zna tą datę, tak, powiedzmy. Natomiast na przykład jak ja ich pytam, kto był władcą pierwszym Rusi i kiedy Ruś przyjęła chrześcijaństwo, to oni nie wiedzą, nie?
A to żaden jeszcze nie wiedział, a kilkunastu pytałem. I teraz jeden na przykład mówi tak, no ale co mnie interesuje Ruś, jak mnie interesuje Ukraina, jestem z Ukrainy, nie? I to, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my jako Polacy mamy duże problemy tożsamości, tak? I świadomości w ogóle, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, a w ich przypadku jest to no, jeszcze w ogóle nieporównywalna mniejsza świadomość, bo tak naprawdę jakby iść, my mówimy Ukraińcy, ale nie ma czego, Ukraińców, tam są różne tożsamości nawet do tej pory, tak? Bo nawet jeżeli jest wymuszona obecna tożsamość, tak? To ona jest tylko wymuszona. Ludzie, to będzie jakiś na pewno odpowiedź, tak? Po jakimś czasie, jak, no bo oni w tej chwili nie mogą o pewnych rzeczach mówić, bo grozi za to. Na zachodniej Ukrainie w latach 90. były ofiary śmiertelne, zabijano na przykład profesorów historii, którzy na przykład pisali obiektywnie o Wołyniu. Takie były przypadki profesorów historii, na przykład we Lwowie, tak? We Lwowie konkretnie był taki we Lwowie, przypadek. Tak. Zapomniałem nazwiska, ale był taki przypadek. I to się dzieje tam, tak? Bo oni nie mogą nic powiedzieć, bo nie wiedzą, w najlepszym wypadku no to dostaną zaprzątanie w mordę, tak? A w najgorszym mogą zostać, nie, no. Nikt tego nie kontroluje, tak? Ale pytanie mam takie, no bo jak mieliśmy, nie wiem, Tatarów, tak, mieliśmy Kozaków, czy jakieś społeczności zmilitaryzowane, które żyją z wojny, to co właśnie zrobić? Powiedzmy, dochodzi do tego resetu, pokoju, no i mamy do czynienia z tymi ludźmi, którzy z tego żyją, tak? Bo to jest jedyna właściwie w tej chwili możliwość prowadzenia wojny przez Ukrainę, że tam, tak sobie wyobrażam, że przeciętny taki młody człowiek, którego przekonano do tej narracji, no on gdzieś wstępuje, to jest jego po prostu sposób na życie i to właściwie jedyny, tak? Albo jeden z nielicznych tej chwili. Nie, tak? Żyje. No. Ale już nie żyje. No ale, ale jeszcze no, te wojska są, tak? No to nie jest takie, to nie jest takie oczywiste, bo gdyby było inaczej, to by już ta wojna się skończyła, się nie skończyła. W taki czy inny sposób, no jeszcze być może w tym momencie jeszcze tam żyje, tak? I co z tymi ludźmi zrobić? Bo jacyś zostaną, tak? No, i moje pytanie, bo Zełenski grozi już w tej chwili, tak, że jeżeli nie będzie pomocy dla Ukrainy, no to w kraju Europie, że no ludność, ta, ci uchodźcy z Ukrainy, no będą niezadowoleni, tak? Tego ostatniego bym się nie obawiał, bo zapytajcie, macie kontakt, część z Państwa, jak rozmawiamy z Ukraińcami, zapytajcie, co oni myślą o Zełenskim. Myślicie, że na jego wezwanie zaczną wychodzić na ulice polskich czy niemieckich miast? No, no raczej nie, bo nie jest to osoba, no więc właśnie, co do tego, co będzie z tymi ludźmi, ja też się zastanawiam, bo to mamy, znaczy po pierwsze zgadzam się, że ich jest bardzo już niewielu, skala tego przemielenia przez maszynkę do mielenia mięsa niestety była potworna, jest mniej niż było na to. No, zabitych, no generalnie demografia jest czymś, co... Ale potworna rzecz ma. Głosowali za pokojem, moi państwo. Mówię o Ukraińcach. Za czasów przed Juszczenką jeszcze, potem sfałszowali wybory, a Zełenski powiedział... No wygrał hasłami pokojowymi. Powiedział, że on na kolanach do Putina pójdzie i będzie prosił Tak. Będzie dialog. Ale właśnie, co z nimi? No właśnie, i teraz tak. Po pierwsze, zgadzam się, że ich jest mniej. Ostatnio był w ukraińskich mediach taki dość ciekawy wywiad z snajperem. Nie wiem, czy ktoś na niego trafił, ze snajperem ukraińskim. Snajper doświadczony, walczący gdzieś tam pod Bachmutem cały czas, od dłuższego już okresu. I mówił o tym, jak dostali nową partię, no nie mięsa, ale rekruta. I opowiada, byli to ludzie, z których najmłodszy miał 52 lata. Po pierwsze, po drugie oni zostali złapani i odwiezieni do aresztu na Wojskowej Komendzie Uzupełnień odpowiedniku WKU naszego. Jedną noc spędzili w tym areszcie, bo powodzili złapanki i zostali wysłani na front, na pierwszą linię, tam gdzieś pod Bachmut.
I on mówi, ten snajper opowiada, że on coś takiego dostał. Dostaje taki materiał, prawda? Bo już innych nie ma, bo wyjechali, udało im się wyjechać, uciekli. Albo no, nie żyją, czy nie są w stanie walczyć. Ja już nie mówię o tym, że pewnie słyszeliście Państwo, że została oficjalnie zmieniona lista chorób, które zwalniały z służby wojskowej. I teraz będąc nosicielem wirusa HIV, trzeba iść już do armii. Nie ma. Psychicznie chodzi. I teraz wyobraźcie sobie tak, że ten nosiciel wirusa HIV tam trafia, ci inni żołnierze wiedzą, że taki się może trafić, prawda? A przecież krew i wszystko inne, bo to krąg, prawda? No więc to, u nas jest też zwyżka bardzo duża wirusa HIV. To też kwestia migracji. Tak. Natomiast wracając jeszcze do tego zagadnienia, bo jest dość szerokie. Czy miliony wyjechały, czy miliony są albo tu w Europie, albo są w Rosji też, bo nie zapominajmy, prawda? Więcej niż Polska. Tak. I oni raczej szukać będą spokojnego, normalnego sposobu życia, bo nie są zwichrowani psychicznie, przepraszam, przez wojnę, przez udział w konflikcie zbrojnym. Natomiast jak ja rozmawiam, i to już mi się zdarzyło z dwóch różnych regionów niezależnie, rozmawiać z polskimi policjantami, to oni mi opowiadali, że już w tej chwili obserwują zjawisko przejmowania części świata przestępczego, tego zorganizowanego przez grupy ukraińskie i wypierania tych polskich grup, które wcześniej operowały w tym świecie przestępczym. A po ewentualnym zakończeniu wojny, to będzie ten moment, że trzeba będzie zrealizować obietnicę wyborczą, nie obietnicę, deklarację Jarosława Kaczyńskiego, który kiedyś powiedział, że mur też trzeba na granicy z Ukrainą zbudować, pamiętacie Państwo. Tak, nie wiem czemu to powiedział, ale powiedział tak kiedyś, że na granicy z Ukrainą też powinien powstać. I tam powinien powstać najszczelniejszy z możliwych. Ale oni tak, bo jeśli, ale tak, ale wyobraźcie sobie teraz Państwo sytuację, że przyjeżdżają ludzie z PTSD, z innymi formami różnych psychicznych kłopotów, a gwarantuję, że każdy, nawet taki, który tam miał miesięczny epizod na tej wojnie, już będzie tym obciążony, prawda? Skłonni do przemocy i pozbawieni możliwości podjęcia, możliwości i chęci nawet podjęcia jakiejś normalnej, spokojnej pracy i stabilnego życia. I co się będzie działo na ulicach Polski? To lata 90. to jest mało. W porównaniu z tym, do czego my możemy dojść, jeśli to się stanie. Tak, no i plus oczywiście przemyt broni, do którego już zaczyna powoli dochodzić. Wyszkolenie, brak skrupułów jakichkolwiek, prawda? Bo, no, bo już człowieka zabił. Dlatego moim zdaniem tutaj padła ważna kwestia tej świadomości, bo padło, czy Ukraińcy są świadomi. Oglądałem ostatnio jakiś taki film, no nie wiem, któryś z tych z drugiego biegu nazwijmy mediów, gdzie pytano w Lwowie, między innymi no, są też przecież tam Ukraińcy, o różne rodzaje świadomości takie historyczne, padały przeróżne odpowiedzi niespójne i tak samo zadałbym to samo pytanie, czy my jako naród też jesteśmy świadomi wielu rzeczy, bo to, że wiemy na przykład, że w 1966 roku przyjęliśmy chrzest, to jeszcze mi świadczy o tym, że my na ten temat coś wiemy. No dlatego taki przykład, jeździłem często na Podkarpacie, właśnie tam sąsiadujące z Ukrainą, pytanie, czy ludzie są świadomi, ci młodzi już szczególnie, że tam był zabór, były Austro-Węgry, czy był zabór austriacki, prawda, czy, no nie wiem, może ta świadomość inaczej wygląda w Poznaniu, prawda, gdzie były Prusy, czy tam zabór pruski, upraszczam już. Już nie mówię o zaborze rosyjskim. Więc myślę, że tu nie będzie tak jednoznacznie. Poza tym zależy to też dużo, jaki nauczyciel historii uczy i jakie jest zapotrzebowanie. Są takie placówki, na przykład jest młodzież, tej tak zwanej specjalnej troski nazwijmy, gdzie no tam młodzież czyta i pisze z różnych względów, bo mają uwarunkowania takie psychiczne czy środowiskowe, gdzie nie mają możliwości rozwoju i nie będą świadomi. Dlatego każde takie spotkanie jak tutaj, czy prasa określona na przykład, Myśl Polska, czy propagowanie, to jest wszystko bardzo ważne. Im więcej się uda tego zrobić, to świadomość, jak wzrośnie, to może to będzie regulować coś. A ja chcę to wierzyć, że tak będzie. Ważni są tacy nauczyciele jak pan. Bo problem polega pan na czym, że ja teraz już tak. Jest więcej, na szczęście powiem, mnie powiem, dużo. Z życia mojego prywatnego, rodzinnego przypadek. Mój syn chodząc do czwartej klasy. Tak, zwraca uwagę nauczycielce, która mówi, nie, przepraszam, nauczycielka zadaje pytanie dzieciom, na poziomie czwartej klasy podstawówki. Wymieńcie dzieci jakieś kraje Unii Europejskiej, na przykład Ukrainę. Mówi to nauczycielka. Tak jak Ukraina. Mój syn podnosi rękę, mówi, ale proszę pani, Ukraina nie jest w Unii Europejskiej.
Nacisk klasy jest taki, że reszta klasy się z niego śmieje. No jak to nie jest, co ty? Bo potwierdzają autorytet nauczycielki. Ale on dalej swoje, niech pani sprawdzi. I ona sprawdza na smartfonie w internecie. Mówi, no nie jest, ale na pewno niedługo będzie. No i taki mamy poziom zestawienia. A niech ta sama się jest z rodzicami. Następnym razem pewnie każe, tak. Taka książeczka można kupić no, oficjalnie gdzieś tam, no, nie wiem, w tych medialnych kioskach czy salonach. Ja tam nie uczęszczam, bo to nie ma dla mnie prasy generalnie. Ale widziałem gdzieś, nie chcę robić reklamy, ale muszę podać imię, nazwisko, Aleksandra chyba Pezda. Pisze dla Newsweeka, że polska szkoła umiera. Sam tytuł jest sugestywny. Pytanie, kto za tym stoi, no sądzę, że jak ja mówię, ten neokolonializm zachodni, już tak będę mówił złośliwie, może przesadam, gdzie jest szereg problemów w tej książce wytyczonych, jakie przeżywa polska szkoła, który przeciętny człowiek z ulicy nie będzie wiedział. Ja parując się z różnymi aspektami 27 lat mogę tylko się do niektórych ustosunkować, niektóre w ogóle są mi nieznane, jak tam zaglądałem, przerastają moje wyobrażenie, bo uważam, że ich nie ma w polskiej szkole i sam tytuł, że polska szkoła umiera, no komu na tym zależy, by takie coś lansować? Chyba rzeczywiście, żeby ta szkoła rzeczywiście umarła, bo wiadomo, to jest też taki kanał świadomości, niewygodny dla... A to jest, no ja mam wrażenie, że to jest trend globalny. I stąd się trend taki globalny. Wśród dzieci w czwartej klasie, chociaż na poziomie czwartej klasy nie ma jeszcze geografii, dzieci mogą nie wiedzieć o tym, jakie państwa są w Unii. Oczywiście. Ale niektóre, tak jak sam pan powiedział, nie chodzi o dzieci, tylko o poziom nauczycielki. A to już zostawmy, bo to jest... O poziom nauczycielki. Myślę, że poziom większości polityków wiedzy też zna trudności. No więc właśnie, jeśli jeszcze pozwolicie, kończąc wątek, od którego zaczęliśmy tą rozmowę, bardzo krótko. Otóż, jaki jest sens z geopolitycznego punktu widzenia, z polityki zagranicznej, udziału w wyborach bądź wspierania kogokolwiek w tych wyborach, skoro już ustaliliśmy, że to oni nie mają szczególnego wpływu na to, co się wydarzy. No jest, stawiam tezę do dyskusji, jest tylko i wyłącznie jeden. Żeby tam się, jeśli takich osobiście znacie, znaleźli ludzie, którzy będą w stanie uprawiać pracę popularyzatorską, czyli po prostu wypowiadać się od czasu do czasu w jakichś mediach w sposób sensowny, mądry, rozważny i oparty na jakiejś wiedzy. I do tego sprowadza się zagadnienie geopolityka, a wybory ale parlamentarne. Ale tylko tyle, no też często, ale tylko tyle i aż tyle. Tylko tyle i aż tyle, prawda? Bo mamy... Na ile media będą zainteresowane, że nimi rozmawiać. Nie, ale to nawet nie media. Pani, sytuacja jest taka, że macie jakiegoś tam parlamentarzystę, którego jesteście pewni. Rzadko kiedy można być kogoś stuprocentowo pewnym, podkreślam. Ale jesteście go pewni i on, wiecie, czy domyślacie się, że nie zmieni w jakiejś sprawie poglądu. Wystarczy, że on będzie od czasu do czasu odbywał jakieś spotkania z wyborcami i o tych sprawach, o których wcześniej mówił, dalej kontynuował mówić. I to już jest coś, to już jest po prostu próba wrzucania jakiegoś innego troszkę wątku, bo na nic więcej on wpływu nie będzie miał. No nic więcej, nie oszukujmy się, że on zostanie. Czy jednak twoim zdaniem utrwalenie władzy PiS-u nie jest groźniejsze? Po pierwsze, jeśli chodzi o nakręcanie spirali wojennej, propagandy wojennej, a po drugie, jeśli chodzi tutaj o no już utrwalony proces łamania prawa, naruszania konstytucji i innych ustaw. Jest najgroźniejsze z kilku różnych względów. Po pierwsze, jeśli mówiliśmy o ludziach, którzy są w stanie wyartykułować jakąś myśl, nawet prostą i skomplikowaną, to w szeregach tej partii wydaje mi się, że jest ich najmniej. Mówię o kandydatach tam, biorących udział w tych wyborach. Z innymi ja się też nie zgadzam, że była jasność, ale przynajmniej są w stanie wyartykułować myśli, zwróćcie Państwo uwagę. Niektórzy z nich jakieś tam zalążki myśli mają. Nawet jeśli błędne. I po drugie, to jest ugrupowanie, które... Ja zawsze taką jedną ważną rzecz przytaczam, która też jest związana w pewnym sensie z naszym wspólnym z Michałem doświadczeniem samoobrony Andrzeja Lepera kiedyś. Wiecie Państwo, jaka jest najistotniejsza różnica między Leperem a Kaczyńskim? Moim zdaniem taka, że Kaczyński jako inteligent z Żoliborza, no bo jestem inteligentem z Żoliborza, Warszawskiego, próbuje
pobudzać w ludziach jakieś takie najbardziej prymitywne, upraszczające rzeczywistość odruchy i sposób myślenia, czyli jakby wtłacza, wdeptuje ich w dół w sensie intelektualnym. Tymczasem lider, którego oskarżano o populizm, jakim był kiedyś Andrzej Leper, robił fenomenalną rzecz, bo na powiatowych spotkaniach, nie w jakich miejscowościach, prostym językiem uświadamiał ludziom, czym jest międzynarodowy fundusz walutowy, z czym są związane różne globalne zależności. On to mówił, on ich wyciągał za uszy, dawał im wiedzę, prawda, o otaczającym świecie. Ten człowiek i ta formacja, moim zdaniem najgroźniejsza w Polsce, tu zgadzam się z Michałem, jest formacją wbijającą w ziemię intelektualnie Polaków. Intelektualnie po prostu wbijają w ziemię dodatkowo, prawda? Manipulując na różne sposoby, prymitywizując tą całą naszą przestrzeń publiczną. To jest przerażające w moim prywatnym odczuciu. Nieprzypadkowo nasza mądrość zbiorowa klubów myśli polskich sprawiła, że jak już wspomnieliśmy tutaj, ani jeden ze znanych nam Michale przypadków członków i sympatyków klubów myśli polskiej, mimo bardzo różnych preferencji w naszym gronie politycznym. Nie zadeklarował poparcia Prawa i Sprawiedliwości. Może co zrobi tam? Aczkolwiek muszę powiedzieć, że były redaktor naczelny Myśli Polskiej Bogusław Kowalski, którego Myśl Polska tak naprawdę popierała jego linię, bo on był posłem najpierw LPR-u, a potem tworzył tak zwany klub narodowy, a następnie tak zwany blok ludowo-narodowy i ten blok ludowo-narodowy, o ile pamiętam, to działał do 2014 roku. Myśl Polska cały czas tą linię Kowalskiego popierała, a Kowalski w 2015 przeszedł do PiS-u i dzisiaj jestem kolaborantem pisowskim. I na przykład jak było ostatnie tutaj ten speech obecnego naczelnego Jana Engelgarda, to jakby o tym nie mówił i trochę wyciął również o zaangażowaniu Stronnictwa Narodowego w przeszłości i o tym, że to się nie udało, to bardzo wybiórczo potraktował, bo nie powiedział o pewnych szczegółach, które do tego doprowadziły, za które jest odpowiedzialne personalnie Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne na czele z Kowalskim, ale Myśl Polska to popierała. Oczywiście w tej chwili to jakby osoby, które są, nie mają z tym nic wspólnego, no poza naczelnym. To znaczy, jeszcze ja sprostuję. A ja mówię to jeszcze, proszę Państwa, jako świadek historii, jako człowiek, który rejestrował listę LPR-u w 2001 roku i który uczestniczył w posiedzeniach zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego i który wie, kto konkretnie taką linię przyjął, żeby oddać Giertychowi Stronnictwo Narodowe, bo właśnie to też ci ludzie zrobili, znaczy Liga Polskich Rodzin, jak również po prostu no, nie wyciągając z tego w przyszłości wniosków i dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy wybory, nie mamy na kogo głosować i oni mówią, na przykład Engelgard mówi, no to się nie udało, to nie ma to sensu i tak dalej, to tylko możemy sobie pogadać. No, jestem ja tutaj chciałem tylko sprostować, owszem, Bogusław Kowalski był posłem PiS-u, ale chyba trochę się pomyliłeś, nie w 2015 roku, tylko trochę wcześniej. Nie, no, przecież w tej chwili jest dyrektorem ZNTK. W 2015 już nie był posłem PiS-u. Już nie, no, nie był, bo się nie dostał w wyborach, tak? No, ale tak. Był posłem PiS-u. Ale wcześniej. Wcześniej, ale jest jakby dyrektorem nomenklaturowym z nadania PiS-u do dziś, tak? Bo dziś jest tak. Dyrektorem byłych zakładów naprawczych taboru kolejowego w Oławie. Tak? No dobrze, ale był kandydatem. Nie no, mówię tylko, że są po prostu pewne sytuacje, które to, że na przykład nie istnieje dzisiaj Stronnictwo Narodowe i nie istnieje opcja endecka, no to ktoś za to ponosi odpowiedzialność, tak? I to są, mówię, byli działacze częściowo Stronnictwa Narodowego, którzy są grabarzami Stronnictwa Narodowego. Byłem członkiem Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W momencie, kiedy to ewoluowało w Ligę Polskich Rodzin, to zrezygnowałem ze związków z tym środowiskiem politycznym i przeszedłem do samoobrony. Ja to więc rozumiem. Nie do końca. Ale Liga Polskich Rodzin została oddana. Ja wiem, znam oczywiście po prostu sytuację prawno-formalną, znam. W ręce Romana Giertycha przez takich ludzi jak właśnie Bogusław Kowalski i
Zdzisław Tępiński, który nie wiem, pewnie nikomu nic nie mówi, ale pan Engelgard na pewno go zna. Tylko, że Bogusław Kowalski od 1997 roku nie jest redaktorem naczelnym. No tak, ale jest związany z Myślą Polską, bo pisał dalej w Myśli Polskiej. Ale tak jak mówię, Myśl Polska go popierała do momentu, kiedy nie wstąpił już bezpośrednio do PiSu, natomiast... No właśnie, i to, był ta to była ta czerwona linia, to była ta czerwona linia. No. Mimo, że oczywiście znam Bogusława Kowalskiego. Są również, przepraszam, są również członkowie redakcji Myśli Polskiej i Stronnictwa Narodowego, jak na przykład niestety świętej pamięci Lipiński, którzy przecież popierali Kaczyńskiego, byli w komitecie poparcia Kaczyńskiego w wyborach, tak? No, po prostu ja uważam osobiście, że w 2001 roku, kiedy PiS miał 7-8% i była Liga Polskich Rodzin, gdyby się ona nie dostała w ręce Giertycha Romana, tylko w ręce endeków, którzy byli, bo tacy endecy byli po prostu i zostali przez tego, ja osobiście też zostałem przez niego po prostu, że tak powiem, zdekapitowany, to by to inaczej wyglądało, bo problem po prostu polega na tym, o tym, co tutaj mówimy, że ludzi mających świadomość, mających wiedzę jest jak na lekarstwo. I to widzimy dzisiaj i tak naprawdę to nasze środowisko, powiedzmy narodowe, tak, czy związane z Myślą Polską, to wszystko właśnie to, co kolega Mateusz mówił na początku, to wszystko, co dzisiaj mówi cały mainstream, tak, to było mówione od lat, tak, tylko że większość tych ludzi z tego mainstreamu powiela jakąś tam narrację, którą ktoś im przekazuje, bo oni sami żadnej wiedzy nie mają. Ja dam taki przykład. Jak były tutaj dożynki w podłódzkiej miejscowości, rozmawiałem z ludźmi ze sztabu senatora Kwiatkowskiego ze Zgierza. Nie? I na przykład pytam ich, w którym roku Ukraina istnieje jako państwo. No to jaki jest ich odpowiedź, nie? A to są ludzie na jakichś stanowiskach, tak? Oni odpowiadają w tym momencie w ten sposób, że a dlaczego pan takie w ogóle pytania nam zadaje, wiesz? Dlaczego pan tak wypytuje, nie? Ja mówię, dlatego, że chcę wiedzieć, czy jeżeli, bo dyskusja dotyczyła kwestii rosyjsko-ukraińskich, z kim ja rozmawiam, bo jeżeli panowie nie macie podstawowej wiedzy, to ja nie ma sensu prowadzić dalej tę rozmowę, a widzę, że nie posiadacie. To zadam wam drugie pytanie, na które też mi nie odpowiedzieli, tak? I niestety tak wygląda nasza klasa polityczna przy tym wszystkim, tak? No z idiotą się nie da porozumieć. To jest gorsze niż nawet przeciwnik polityczny, bo przeciwnik polityczny, tak, który ma jakieś poglądy, no to jest mimo wszystko jakimś tam partnerem do rozmowy, żeby się z nim nie zgadzać, ale on ma to umotywowane, tak? Ale pocieszające jest to, co sobie dzisiaj ustaliliśmy, że ci idioci, o których tu wspominasz, nawet jeśli zasiądą w parlamencie i stanąć będą tam 90%, niewielki mają wpływ na rzeczywistość. Na nasza no tak, to jest ten optymizm, który dzisiaj chciałem tknąć. Czasami my nawet nie widzą, to jest puenta? Może być to jako puenta potraktowane. Czy jeszcze jakieś, czy Państwo mają jeszcze pytania? Ja mam pytanie. Tak, poprosimy. Ja mam pytanie, jak ważna jest frekwencja w wyborach, ponieważ agitują nas na lewo, prawo wszyscy, nie politycy, aktorzy i tak dalej. I dlaczego? Nie ma żadnego znaczenia frekwencja w polskim systemie. Nawet gdyby poszło o 3 wyborców, to wybory można uznać zgodnie z prawem za ważne, prawda? Nie ma w sensie formalnym to kompletnie znaczenia. Natomiast no oczywiście partie w różnych środowiskach będą mówiły, że frekwencja jest istotna. Jedna będzie to mówiła w środowisku, gdzie sama liczy na wysokie poparcie, a druga będzie to mówiła w środowisku całkowicie odmiennym. Więc to tu chodzi o tą agitkę wyborczą, a nie o fetyszyzowanie jakiejś frekwencji. No bo są takie kraje, były przynajmniej na obszarze poradzieckim, gdzie musiał być minimalny wymóg frekwencji spełniony, żeby wybory można było uznać za ważne. Tak jak u nas w referendum, prawda? No, tak. Natomiast u nas to nie ma kompletnie znaczenia. Jeśli jeszcze mogę, już może nie bezpośrednio na to pytanie, ale tu dyskusja ciekawa z kolegą Macinem się wiązała. Jeśli pozwolicie mi jeszcze powiedzieć o jednym pomyśle, który jest skrajnie niedemokratyczny, zapytać o ten pomysł właściwie chciałem, a który polega na tak pewnym
ograniczeniu czy warunkowaniu praw wyborczych, jak jesteśmy przy wyborach. Kiedyś dawno, dawno temu Alain de Benoist, francuski socjolog, filozof polityki, wypowiedział się, że warto by było wprowadzić coś takiego jak egzamin obywatelski przed wyborami. Egzamin ten polegałby na tym, że kandydaci, na razie zatrzymajmy na kandydatach, że kandydaci, wszyscy słyszeli o pomysłach na badania psychiatryczne i tak dalej, a nie chodzi o to. Chodzi o konieczność zdania przez kandydata egzaminu z zakresu podstawowej wiedzy prawnej, ekonomicznej, historycznej, administracyjnej. No? I że tym sposobem wprowadzilibyśmy pewne sito, jeśli chodzi o te zdolności intelektualne, właściwie ich brak dla kandydatów. Myśmy to robili w formie, przyznam, bardzo kulawej w moich czasach dawnej działalności w samoobronie. Rzeczywiście były takie egzaminy na kandydatów, no ale jak to w Polsce, przyznam się szczerze, że było to tak trochę po znajomości, bo to ten musi i tak przejść, tamten musi przejść i tak to w praktyce wyglądało. Prawda? Natomiast co do mechanizmu, byłby to egzamin państwowy. Trzeba było znaleźć obiektywną, czy mającą przynajmniej wizerunek obiektywny, instytucję, która musiałaby sprawdzać rzeczywiste przymioty, krótko mówiąc komisję egzaminacyjną, która w jakiś sposób sprecyzowany i jasny, przejrzysty sprawdzałaby te kompetencje kandydatów. Nie wiem, mogłaby być to jakaś Polska Akademia Nauk może, albo jakiś świat uniwersytecki, trudno mi powiedzieć. Pomysły na ten temat mogłyby być różne, natomiast to by mogło zwiększyć jakość tej naszej debaty publicznej. Inni jeszcze, rozwijając pomysł Alaina de Benoista, szli dalej i wskazywali, że w dawnych, odległych, niepoprawnych politycznie czasach w Stanach Zjednoczonych funkcjonował egzamin obywatelski dla wyborców, żeby móc głosować, czyli żeby móc korzystać z czynnego prawa wyborczego, a nie tylko biernego, też zdać trzeba było egzamin ze znajomości, wprawdzie bardzo krótkiej, no ale jednak Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Był to okres po wojnie secesyjnej, czyli dawno, dawno temu, w wieku XIX, końcówka wieku XIX, kiedy to w ten sposób próbowano wyeliminować niepiśmiennych z udziału w wyborach, a niepiśmiennymi byli oczywiście dawni niewolnicy, więc to było instrumentalnie traktowane tego wszystkiego, tam politycznie instrumentalnie. Natomiast co do samej idei, prawda, no bo teraz zastanówcie się Państwo, na co dzień stykacie się z ludźmi, którzy, jak mówiliśmy tutaj bardzo cenne słowa o systemie naszej oświaty i z produktami tego systemu oświaty, niestety, tak, zdegradowanego systemu oświaty, spotykamy się na co dzień, tak, przy różnych okazjach. I teraz zastanówcie się Państwo. Państwo całe swoje dorosłe życie poświęcacie na zgłębianie jakichś problemów, drążenie ich, zastanawianie się nad nimi, czytanie i tak dalej. Wy macie ten swój jeden głos wyborczy, który możecie, nie musicie, ale możecie oddać. Taki sam głos wyborczy mają produkty tego systemu. Których wiedzy... To jest bardzo zasadne, dlatego że jak ktoś idzie do pracy i chce się dostać do tej pracy, to przechodzi rozmowę kwalifikacyjną, tak? Kandydat też powinien. No właśnie. Jeśli chce dostać pracę, to nawet i badania musi zrobić. Tak? I nie chodzi, żeby była jasność o formalne wykształcenie, bo ja proszę Państwa, będąc nauczycielem akademickim, poznałem profesorów, którzy by nie przeszli takiego egzaminu. Naprawdę. Więc to, że ktoś ma formalnie podstawowe, nie ma żadnego znaczenia, bo on może ten egzamin zdać dużo lepiej niż doktor habilitowany z jakiejś uczelni. Prawda? Tylko po prostu się okazało. Mogę dodać jedną rzecz, to jest z kolegą kiedyś po jednym z wystąpień na mieście, no nie będę mówił jakim, nieważne, nie chodzi o... Ale jak to wprowadzić, tak? Nie da się. Zadaliśmy pani, która promowała się z partii X, zadaliśmy jej 3 pytania. No nie będę ukrywał, no mam to pierwsze zradzić, to lewica. Nie wiem, i tu nie chodzi o zarzucanie tej osoby braków formalnych czy testowanie, tylko zadaliśmy jej 3 pytania, czy jest za wojną, czy jest przeciwko aborcji, i czy z jedynki, jak lewica startowała z Nowego Sądu, mieli pana profesora, już też nie będę mówił nazwiska, bo nie chcę ubliżać nikomu za dużo, tej pani też nie wymienię. Kazirodztwo, pan profesor prawie. No teraz, czy na takich ludzi mamy głosować? I zadaliśmy też 3 pytania, Piotr kręcił, to jest puszczone w obieg. I no nie było żadnych odpowiedzi. W zasadzie pani próbowała nas do utaczki słownej. My odeszliśmy, myśleliśmy, przynajmniej tak mi się wydaje, z pasonem, bo nie chodziło o to, żeby nagonkę zrobić czy ubliżyć komuś. Bo ja mówię, zagłosuję na panią, jeżeli pani odpowie mi na te 3 pytania. Ja
No i teraz pytanie, czyim jest wykonawcą woli partii, czy zna się na czym, bo ja się na czymś nie znam, się raczej nie biorę za to, idę, szukam mądrzejszych od siebie zawsze, bo uważam, że taki świat jest. Jednakże ktoś jest mądrzejszy ode mnie. No, ja jestem... Potrzebuje pomocy, wsparcia, potrzebuje, nie wiem, iść do lekarza, potrzebuje do swojego jakiegoś mentora zawodowego, jeżeli mam takiego, tak? No bo nie jestem sam, nie jestem, no niemożliwe, żebym mógł wszystko zrobić. Ale niech pan zwrócił uwagę, że do nas się już nawet nie przemawia językiem haseł politycznych. Jak popatrzycie państwo, przynajmniej ja mam takie wrażenie na tych kandydatów z dalszych miejsc w szczególności, to starają się oni czymś tam epatować, żeby tam zwrócić uwagę oczywiście na siebie, ale już nie hasłem wyborczym, bo kiedyś to jeszcze były hasła wyborcze. Z programów to już dawno wszyscy zrezygnowali, bo i tak nikt nie czyta. Ale były jeszcze hasła wyborcze. Czyli w skondensowanej formie, w kilku słowach próbowano przekazać jakąś polityczną treść. A w tej chwili poza tym, że tam nie wiem, razem zwyciężymy, albo tym razem my, coś w tym stylu, no to nie ma już nic. Ale jest plakat o nazwisko, zdjęcie i to wszystko, tak? Ale to jest potworne, nie? To jest takie spłycanie już tej przestrzeni właśnie publicznej. Właśnie plakat do osoby kandydującej, właśnie. I nic. Nie wiadomo komu konkretnie obraca. Ale nie są inne obietnice takie w ogóle, nawet w sklepie można. No, dzisiaj jadąc przez miasto zobaczyłem do niedawna polityka z partii Węży, który wyszedł, bo prawda, nie chciał putinizmu w partii Korwin. Zero socjalu dla Ukraińców, więc no to poglądy się zmieniają. No proszę. Także... Tam było pytanie jeszcze. Tak. Pani miała najpierw. Pytanie. Pani najpierw. Była mowa o zamrożeniu ewentualnym konfliktu, natomiast ja obserwuję eskalację. 2 czy 3 dni temu Jens Stoltenberg pojechał sobie do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą i tam wściekle i obrzydliwie szczuł, mówiąc, że Ukraina tutaj ma moralne prawo atakować obiekty w innych krajach, nie tylko w Rosji, ale na przykład w Syrii, w Iranie. Powiedział, że Ukraina już formalnie jest w NATO, a wkrótce będzie de jure, bo de facto już praktycznie jest i tego typu rzeczy. Czyli tutaj ewidentna próba sprowokowania Rosji do jakiejś dalszej agresji. Dosłownie dzień czy dwa później rzeczywiście wybucha fabryka dronów w Iranie, czy przynajmniej jej jakaś część, jest tam jakaś eksplozja, do której przyznaje się z dumą Ukraina. To jest świeżutka sprawa, ja się o tym dzisiaj dowiedziałam z rana. Czy widzi pan ryzyko jakby tutaj eskalacji, ewentualnej odpowiedzi Rosji, ponieważ możemy sobie pomyśleć, że Rosja może stwierdzić, że skoro Ukraina ma prawo na przykład bombardować cele w Iranie, o ile to była Ukraina, bo być może to był ktoś inny, no ale oficjalnie Ukraina, to może my mamy prawo zbombardować różnych celów w Polsce albo w Rumunii. Oczywiście, taka jest logika eskalacji, naturalnie, że tak. Kolejna... Czy jest to niebezpieczna sytuacja, czy tak, należy się bać? Są przynajmniej dwie frakcje w establishmentie tym amerykańskim czy natowskim. I jak mówiłem, jedna jest bardziej umiarkowana i zaczyna ten program eskalacyjny zauważać, a druga praktycznie jest gotowa. Ja to kiedyś nie wiem, czy tutaj rozmawialiśmy na ten temat, przyrównałem do tej teorii gier. Pamiętacie państwo? Gra o sumie zerowej. Tak. I tutaj, a tutaj mamy przypadek, kiedy nie jest to ani gra o sumie zerowej, tak jak do tego przywykliśmy. Nie jest to win-win chińskie, tylko to jest ze strony niektórych, podkreślam, nie wszystkich przedstawicieli klasy politycznej i decydentów amerykańskich, czy tego deep state amerykańskiego, jak państwo wolicie, to jest gra obliczona na to, że wszyscy mają -1, czy -0 przynajmniej, czyli dobrze, my toniemy, my musimy się pożegnać z hegemonią, ale niech zapłonie cały świat. I jest takie myślenie obecne, to jest myślenie szalone, to jest myślenie no, wręcz przerażające dla nas, bo my jesteśmy tutaj bliżej. Ale dzisiaj jak słuchałem, może to trochę optymizmu na koniec postaram się wytknąć państwa. Jak słuchałem tego Kedmiego, no to on twierdzi, że Rosja, mając technologie, które posiada, mówię o technologiach rakietowych i torpedowych, zapowiedziała według niego, nie wiem skąd ma taką wiedzę, że w wypadku jakiegokolwiek konfliktu bezpośredniego między NATO a właśnie Rosją,
Stany Zjednoczone są numerem jeden, czyli że nie Polska. Kiedy twierdzi się, Polską nie będą zajmowali, Rosja nie ma większego znaczenia. Tylko że rąbną sobie po wschodnim i po zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bo mają takie techniczne możliwości. Czy to jest prawda? Nie wiem. Czy prawdą jest, że zniesiono przepis, który zobowiązywał starających się o polskie obywatelstwo do znajomości języka polskiego? I czy, jeżeli to jest prawda, czy wystarczy być kopaczem piłki nożnej, żeby dostać polskie obywatelstwo? To już historia zweryfikowała. Historia już dawna dosyć tak zweryfikowała, że tak, wystarczy być utalentowanym, szczególnie w jakiejś dziedzinie, albo zasłużonym w inny sposób, żeby to obywatelstwo uznaniowo zasłużonym, podkreślam, przez decydentów, żeby to obywatelstwo dostać. Nie, ale ja myślę, że znaczy ja obserwuję jedną rzecz, tak ostatnio zauważyłem. Bo nie wiem, jak wygląda sama procedura w tej chwili, bo się nie obowiązywała. Ale zauważyłem na przykład, że w liceach, bo przechodzimy do tematu szkoły, on jest bardzo ważny. W liceach mundurowych, które powstają jak grzyby po deszczu, coraz więcej mamy uczniów ukraińskich. To oznacza, że, bo wiecie Państwo, jaki jest plan zawodowy ucznia liceum mundurowego. No pójście później do służb różnych, więc to oznacza, że oni będą albo już mają, albo się będą starali o obywatelstwo polskie. W szkółce, tak. Więc to nie tylko osławione patrole żandarmerii amerykańskiej będą, jak we Wrocławiu teraz słyszeliśmy, wojskowej amerykańskiej, łączone z policją polską, ale jeszcze i... Poza tym w polskiej szkole mamy edukację dla bezpieczeństwa na poziomie szkoły średniej, teoretyczny generalnie przedmiot. Nie ma prawdziwego zdarzenia strzelania, nie ma, nie mówię kwestii związanych z przeszkoleniem jakimś podstawowym, wojskowym czy sanitarnym. Ja już nie mówię o dawnym PO, ale kiedyś przed wojną było przysposobienie obronne, gdzie ludzie mieli określone odznaki. I może by warto do tego wrócić chociażby dla siebie, żeby coś poznać. Nie ma. I teraz są można rozwiązywać testy na edukacji do bezpieczeństwa, no ale to niczego się można nauczyć. Sama teoria. Jeszcze pani... Jeszcze tylko potwierdzić, że w liceach mundurowych rzeczywiście tak jest, że są całe ogromne klasy, ponad 30 osób w jednej klasie ukraińskich dzieci i rzeczywiście są przygotowane do tego, że no, będą w tych szkołach do końca. A druga rzecz to nie jest pytanie, tylko coś, co może Państwo pierwszy raz usłyszą. Mianowicie w tej chwili na przykład w Łodzi sporty walki najlepiej, jeśli chodzi o ilość, najwięcej trenują Ukraińcy i są w większości lepsi od nas. Bo no, tak jakby porównując z naszym społeczeństwem, to u nich jeszcze ten zachód, którym myśmy się zachłysnęli, jeszcze nas już rozmiękczył, już jest mniej takiego kultu siły, cielesności sprawnej i tak dalej. Natomiast u Ukraińców to jeszcze jest, zresztą mają najlepszych bokserów świata w tej chwili też. I jeden z nich na przykład odśpiewał Red Kalinę na zawodach. No ale rzeczywiście jest szokujące, jak wielu Ukraińców uprawia sztuki, sporty walki i jest niedobra. To tak na marginesie, bo pewnie nie wszyscy wiedzą. Nie wiedziałem, bardzo ciekawe. Ale nie, proszę Państwa, bo za chwilę musimy już kończyć i zaraz rozwiniemy 528 nowych wątków. Proszę Państwa, muszę to powiedzieć, bo nie mogę sobie darować. To GPM-ie, bo czasami słucham się z lewackie radio typowo, nie po to, żeby się wspierać w tym żaden sposób, tylko zobaczyć, o czym mówią. Zresztą tam się zaprasza również przed wyborami partie tak zwane prawicujące. O którejś godzinie rano, nie wiem czy codziennie jest odśpiewana, czy odgrywana, przepraszam, nie odśpiewana Red Kalina. No o czym mamy mówić? Polską radę. Proszę Państwa, ja dziękując za spotkanie, bardzo ja proszę, bardzo myśl polską można sobie... Bardzo Mateusz, dziękuję. 50, bo to jest i zapraszamy na kolejne spotkanie, prawdopodobnie w najbliższy piątek, spotkanie przedwyborcze, czyli pewnie piątek 18:30, ale proszę śledzić jeszcze nasze media. To można sobie gdzieś tam komuś rozdać.